Kasiaka i pana Leszka Sokulskiego. Chciałam powitać gospodarzy miejsca, szanowną kadrę akademicką, zgromadzonych gości i gości przed internetem, jeżeli nam się uda streaming uruchomić. Pierwsze zagadnienie to jest rola geografii w kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej w przeszłości i współcześnie. Czy geografia stwarza więcej szans czy zagrożeń dla polskiej polityki zagranicznej? Podsumowanie ostatnich 28 lat polskiej polityki zagranicznej. Rola procesów geopolitycznych w prowadzeniu naszej polityki. Jak panowie oceniacie 28 lat polskiej dyplomacji? Jakie kierunki były w nich dominujące? Kiedy notowaliśmy sukcesy, a co było porażką? Jakie główne idee, koncepcje geopolityczne oddziaływały na polską politykę? Jakie procesy globalne miały, mają lub powinny mieć największy wpływ na kształtowanie naszej geostrategii polityki? Zaczyna pan dr Bartosiak, a później będziemy na zmianę. Halo, słychać? Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie do Katowic. To pierwsze zagadnienie, od którego zaczynamy, jest to problem, że mogłoby wyczerpać całą naszą debatę. Rozumiem, że jest jakaś formuła, że mamy jakieś 5 minut, tak? 15 minut dla obu panów. Okay. Dobrze. To może ja się skoncentruję na kilku z tych elementów, które... Nie wiem, czy mnie słyszysz? Mam wrażenie, że słabo słyszysz. Wyjdzie mikrofon, by przyszedł. No. Teraz? Dobrze. Położenie geograficzne i geografia Polski determinują politykę zagraniczną. To oczywiste stwierdzenie. Również determinowały tę politykę po roku 1989. To też jest oczywiste, to jest wręcz banał. Oczywiście w związku z tym, że ta polityka była kształtowana przez mapy mentalne nasze, nas wszystkich, naszych polityków i narodów, to zapominamy o tym, że to geografia kształtowała tę politykę, dlatego, że ta geografia kształtowała ją przez mapy mentalne, które zostały ukształtowane historycznie przez nasze elity, tak? I siłą rzeczy oddziaływały w ten sposób. Przy czym teraz, po zakończeniu okresu adopcji strategicznej, to też oczywiście temat, myślę, że go poruszymy później, te mapy mentalne, już mniej nawet mówimy o mapach mentalnych, ale już wprost ta geografia oddziałuje i jest to aż namacalne, aż dotykalne, aż chce dotknąć. Zarówno w kontekście bezpieczeństwa, bo przecież jesteśmy na tym pomoście wodzu czarnomorskim, w tym przesunku polskim, na polskiej przestrzeni, prawa faszowo w kierunku Rosji się rozwija, na zmniejszenie Europy Zachodniej i początku Europy Wschodniej, gdzie ta Rosja... Znowu coś z tym mikrofonem, przecież, bo ja naprawdę dotykam aż tego mikrofonu. Halo, teraz lepiej? Gdzie ta Rosja próbowała nas... ta Rosja napiera i odwróciliśmy się od niej, żeby nie być pod jej władzą. No a teraz ta kwestia wraca, dlatego że ten konstrukt, do którego dążyliśmy, się rozpada. Gospodarczo jest ta sama sytuacja, więc ta geografia ma fundamentalne znaczenie, zarówno w tym odcinku bezpieczeństwa, jak i ekonomii, jak i w kontekście nowego jednego szlaku. I po prostu na polu miał rację, mówiąc, że politykę zagraniczną zaczynamy od mapy. Teraz w związku z tym, że padło pytanie o nasz kierunek polityki zagranicznej. No, kierunek polityki zagranicznej chyba jest oczywiście wszystkim znany. Otóż to była westernizacja za wszelką cenę. Przypomina mi to troszkę, tak na początek może zacznę od takiej dzisiejszej formuły, związek małżeński, który polegał na tym, że Polska była tym młodym chłopcem z biednej rodziny, ale pełnym sił witalnych. I o lekkim takim zacięciu idealistyczny, zmieniającym tą panną młodą, ten zachód, o wszelką cenę. A ten zachód, czyli ta panna młoda, była trochę z takiej rodziny z pieniędzmi, wyrachowana bardziej i zastanawiała się, co osiągnie przez ten mariaż. I jesteśmy w tym małżeństwie w tej chwili. I pan młody się zorientował, że
Na pewno skorzystał oczywiście, uzyskał koneksję, lepiej mu się żyje, na jakichś zasadach korzystał z zasobów tej rodziny Panny Młodej, ale Panna Młoda po pierwsze nie jest zbyt urodziwa. I wiadomo, jaka jest jej przyszłość, a jego siły witalne rozpierają. Na dodatek, tak nie, jak się strony połapały, to znaczy on na początku myślał idealistycznie, że ten zakon, kochamy się wreszcie, no, nasz koniec historii, no więc to małżeństwo, tak no, po prostu. Nie było wyrachowania z jego strony na pewno. Połapał się, że jednakowoż to jest ten układ. No i zaczęły być napięcia pomiędzy małżonkami, jako że pan młody zaczął mówić, no ale no, jak to jest, no przecież to miało być razem, wspólnie, na zawsze i tak dalej. Jakby coś chciał, no to się popył i wzajemnie. I nieważne, kto biedny, kto bogaty, tak? A panna młoda mówi, no ale dzięki mnie dostałeś to, tamto, siamto i owamto, tak? No i on się o rzeczy zaczyna widzieć, że jest w pewnej pułapce. Wyjście z tej, znaczy pułapce, z jednej strony daje to bezpieczeństwo, konekcję, jakąś stabilizację społeczną, natomiast z drugiej strony część jego interesów nie jest obsługiwana. Gdy już to małżeństwo się mocno zaczyna kłócić, to panna młoda zaczyna obsługiwać swoje interesy, wykorzystując siłę wynikającą ze starych konekcji, ze starych pieniędzy i trochę nie szanuje tego pana młodego. Tak, bardzo życiowa sytuacja, przyznajmy. I pan młody zaczyna wracać się trochę do oko. Bo jednakowoż może się okazać, że jego życie wcale się nie skończy w tym jednym związku. I pomimo tego, że miał na pewno idealistyczne zamierzenia. I strony liczą już, jak gdyby co włożyły do tego związku i zaczyna się taka rywalizacja w tym zakresie. No i pojawiają się inne opcje, jak to zawsze. Tak? No i w tym naszym przypadku pojawia się potencjał amerykański, być może nowy wybrany szlak, chociaż chciałbym powiedzieć głębsze szczegóły może później, bo to nie takie proste. Ale od tej figury takiej chciałbym zacząć. Dziękuję. Jeśli chodzi o pytanie, czy geografia wpływa, a jeśli tak, w jakiś sposób na polską politykę zagraniczną, czy stwarza więcej szans, czy zagrożeń, no powinniśmy najpierw spojrzeć na mapę Europy, na mapę fizyczną najpierw Europy. Proszę spojrzeć za nami, tutaj mamy też podgląd, jest mapa Europy z naniesionym ukształtowaniem terenu, z naniesioną rzeźbą. Proszę Państwa, mówi się, że jeden obraz jest więcej wart niż 1000 słów. I moim zdaniem ta skromna mapa, którą mam teraz za plecami, mówi więcej niż wiele kilkusetstronicowych książek, które były poświęcone na przykład Grupie Wyszehradzkiej. Ta mapa fizyczna tłumaczy, dlaczego projekt na przykład Grupy Wyszehradzkiej czy projekt Międzymorza do tej pory był porażką. Ale zanim o tym chciałbym powiedzieć, warto podkreślić jedną rzecz. Kluczowym elementem, który decyduje o szansach lub zagrożeniach państwa polskiego, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, politykę międzynarodową, jest położenie na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim i tutaj mówimy oczywiście o Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim jako osi północ-południe i nizinie środkowo-europejskiej. Proszę teraz zerknąć na tę mapę gdzieś od północno-zachodnich wybrzeży Francji aż przez przesmyk bałtycko-karpacki w stronę Rosji. Proszę zobaczyć, jak nizina środkowo-europejska rozwidla się. Już przy granicach Rosji to jest ponad 3000 km. Najbardziej kluczowym elementem niziny środkowoeuropejskiej jest przesmyk bałtycko-karpacki. Jest to z punktu widzenia geostrategii kluczowy punkt, kluczowa linia obrony, jeśli chodzi na przykład o interesy rosyjskie. Z naszego punktu widzenia czyni nas krajem tranzytowym. Proszę Państwa, jeśli tutaj mapa znana, to jest mapa z 1944 roku, mapa amerykańska, widok na nizinę środkowoeuropejską ze strony Związku Sowieckiego. Proszę zauważyć, również od północno-zachodnich wybrzeży Francji w stronę Rosji. Proszę zauważyć naturalne bariery geograficzne, mam na myśli całe łańcuchy górskie i to, w jaki sposób nizina środkowoeuropejska kanalizuje ruch w Europie. A konkretnie na Peninsuli, czyli na tej części Europy z wyłączeniem Półwyspu Anatolijskiego i Półwyspu Fennoskanskiego. Mówi się często o Półwyspie Europejskim, często Chińczycy tak
nieco złośliwie mówią o Półwyspie Europejskim jako Półwyspie kontynentu eurazjatyckiego. To właśnie na Peninsuli, czyli na tej części Europy z wyłączeniem Półwyspu Fennoskanskiego i Anatolijskiego, kluczowym elementem jest nizina środkowoeuropejska. Natomiast tym, co stanowi o zwartości, tutaj kolejna mapa, tym, co stanowi o zwartości obecnego terytorium państwa polskiego w sensie geograficznym, tym czynnikiem, który w sensie hydrograficznym determinuje, czy może inaczej, może to jest złe słowo, w duży sposób stwarza możliwości, szanse lub zagrożenia dla państwa polskiego, jest po pierwsze przynależność do zlewiska Atlantyku, po drugie przynależność do rzecza Odry i Wisły. Te dwa główne elementy decydują dzisiaj o kształcie chociażby transportowym państwa polskiego. Natomiast historycznie, proszę państwa, tutaj sobie pozwolę sobie jeszcze wrócić na chwileczkę do historii, pamiętajmy, że to, co profesor Andrzej Pisłowicz, wybitny polski geopolityk, nazywał gniazdem Orła Białego, czyli właśnie do rzecze Wisły i Odry, stało się kolebką państwa polskiego. Natomiast ten kierunek rozwojowy na nizinie środkowoeuropejskim został zmieniony przez Władysława Łowietka i Kazimierza III Wielkiego. Jest tutaj mapa zamieszczona, zwłaszcza Kazimierz III Wielki przeorientował polską, można powiedzieć, wtedy geopolitykę, jakby tworząc, przekształcając ją na oś północ-południe. W ten sposób polska polityka zagraniczna, historycznie rzecz biorąc, rozwijała się na osi północ-południe aż do początku XVI wieku. I warto tutaj powiedzieć chociażby o mało znanym planie króla Jana I Olbrachta, który chciał połączyć Bałtyk i Morze Czarne i rozwijać Polskę na pomoście bałtycko-czarnomorskim. W 1497 roku doszło do wyprawy czarnomorskiej, która błędnie była w polskiej historiografii nazywana wyprawą mołdawską. Tak naprawdę mamy już historycy dodali do źródeł, do listów Jana Olbrachta, który pisał do swojego brata Aleksandra, iż ta wyprawa jest to Expeditio adversus Turcos pro imperatis Castis Filiae Balagro. Po łacinie to oczywiście pisane, czyli była to wyprawa przeciwko Turkom w celu odzyskania portów Kilii i Białogrodu. Ponieważ Jan I Olbracht miał wielką ideę geopolityczną, po pierwsze ustanowienia korony Królestwa Polskiego nad wybrzeżem Morza Czarnego, a następnie wypowiedzenie wojny zakonowi krzyżackiemu i osiągnięcie połączenia tego pomostu bałtycko-czarnomorskiego. Ten kierunek załamał się w początkach XVI wieku. Unia Polski z Litwą, oczywiście już sfinalizowana później w drugiej połowie XVI wieku Unią Lubelską, doprowadziła do przeorientowania kierunku polskiej polityki zagranicznej na kierunek wschodni, co doprowadziło w konsekwencji m.in. do wojen z Wielkim Księstwem Moskiewskim. Natomiast warto pamiętać, że proszę państwa, że w tym układzie geopolitycznym, jeżeli mówimy o osi wschód-zachód, o rozwoju polskiej polityki zagranicznej na kierunku wschód-zachód, kluczowym elementem absolutnie fundamentalnym dla bezpieczeństwa państwa polskiego jest obszar Polesia. Ja pozwoliłem sobie, może na chwileczkę, o, jest mapa przedwojennej sieci dróg i proszę zobaczyć na tę lukę na wschodzie. To jest właśnie Polesie. Jeżeli weźmiemy sobie przedwojenne mapy wojskowe, ponieważ przed wojną bardzo poważnie podchodzą do kwestii geopolityki i geostrategii, to proszę, tutaj tego nie będzie dobrze widać, ale jeśli ktoś chce, to nie może zgrać tę prezentację. Jest to mapa operacyjna w skali 1 do 300 tysięcy, wydana w 1933 roku przez Wojskowy Instytut Geograficzny. Na tym pracowali polscy sztabowcy, ale także polscy geostratezy. Jeśli państwo, to jest obszar od Kobrynia do Pińska, w trójkącie Kobryń, Bereza, Karpuska, Pińsk. Proszę państwa, cały ten obszar Polesia to są błota od bagien dubnowych aż po błota pińskie. Jest to do dzisiaj strategicznie znaczący, kluczowy obszar dla bezpieczeństwa państwa polskiego, ale także dla bezpieczeństwa Rosji. Zamknięty z jednej strony na zachodzie bramą brzeską, z drugiej strony bramą smoleńską. To tyle, jeśli chodzi o to. Ja bym dodał jeszcze dwie rzeczy, skoro rozgrzewamy się i dobrze jakby pogłębić trochę, bo to się rzadko zdarza, żebyśmy mogli wejść jeszcze większe szczegóły. Ja chciałbym coś powiedzieć więcej jeszcze o tym Morzu Czarnym, bo trochę jest to w Polsce tak prześmiewczo traktowane, prawda? Polska od Morza Czarnego do Bałtyku i lat kiedyś rzeczywiście blisko było tych granic i nie czujemy tego.
wraz z orientacją na zachód nie czujemy tego, więc pozwólcie Państwo, że powiem kilka zdań na temat o co chodziło i w ogóle o co chodzi z Morzem Czarnym, dlatego że moim zdaniem nadchodzą czasy, gdy Morze Czarne znowu bardzo zyska na znaczeniu jako obszar geostrategiczny po kilkuset latach jak gdyby średniego znaczenia, czy takiego może wtórnego, istotnego, ale nie aż tak, tak istotnego. Otóż właśnie za czasów króla Albrechta cały czas Morze Czarne było europejskim zwieńczeniem głównej trasy handlowej geopolitycznego lądu. Tam był terminal końcowy w faktoriach Genui i Wenecji, na Czarnomorzu, w delcie Dunaju, w starożytnych portach Konstancy oraz portach na Krymie. Kupcy handlujący na wielkim obszarze lądowym, który był kiedyś pasem transmisyjnym wymiany między Europą a Chinami, Indiami, tym wszystkim, co było Persją, ludami stepowymi, przez które to terytoria przebiegały karawany, wielbłądy i tamtędy, że Wietwa, inne cuda ludzkości. Tam były właśnie te faktory. I stamtąd okręty Wenecji, stamtąd okręty Genui, zabierały to do swoich miast, państw i stamtąd przez Przełęcz Weneską w kierunku ujścia Renu do Niderlandów łączyły z Europą Zachodnią. I chodzi o to, że Rzeczpospolita, mając już trakty handlowe z Lublina, Lwowa w kierunku Morza Czarnego, chciała wziąć udział w tym pulsującym centrum zasobowym. Dostać się bez konieczności uzyskiwania zgody koncesyjnej innych potęg na dostęp do tego miejsca. To jak najbardziej przytomna polityka. Dlaczego mówię, że te czasy mogą powrócić? Dlatego, że wraz ze słabnięciem geopolitycznego morza, które jest obserwowane, będzie istniała tendencja do tego, żeby trwała rywalizacja wokół Morza Czarnego, dlatego że kto kontroluje, jest w stanie zamknąć ciśniny Bosfor Dardanelle oraz kontroluje wybrzeża Morza Czarnego, zwłaszcza jeżeli to jest potęga z lądu geopolitycznego, kontynentalna, w przyszłości Polska, albo Imperium Osmanów, może nie tylko zamknąć Morze Czarne, ale uczyni, poszerza obszar Heartlandu, który nie podlega władzy potęgi morskiej. Reguluje w związku z tym handel, obrót i narzuca kwestie bezpieczeństwa. I wtedy Heartland kontynentalny wchodzi w Dolinę Dunaju, wchodzi do serca Europy. Morze traci, ląd zyskuje. Jeżeli Chińczycy będą realizowali nowy władzy świata, to siłą rzeczy, jako trzecia, można powiedzieć, po Rosji, po Osmanach Rosji, potęga z kierunku dawnych stepów Eurazji, na kierunku tych obszarów eurazjatyckich i będą w stanie zamknąć w systemie handlowym wraz z Turcją, może z Węgrami Orbanu, być może z Rosją, obszar Czarnomorza, wówczas to będzie zwieńczenie nowego jedwabnego szlaku z oddziaływaniem na sytuację Europy. Tutaj też można powiedzieć podrobne szczegóły wtedy, któremu to będzie szło. Kto będzie nową Wenecją z tego obszaru? Bo Wenecja zbudowała swoją potęgę między rokiem 1000 a 1500 i odwiedzamy ją dzisiaj nie na jakiejś abstrakcyjnej polityce czy szczęściu, tylko na tym, że kontrolowała we wschodnim Mediterranie i nad Morzem Czarnym obrót handlowy i jej flota kontrolowała główne cieśniny, miała relacje handlowe z Mamulekami oraz z Bizancją, a później z Osmanami i kontrolowała główne mechanizmy handlu na Morzu Czarnym i bogactwo. Z czasem mając kapitał, no to zbudowali stocznię. Stocznie to innowacja floty. I łączyła przez Przełęcz Wenecką, przez Dolinę Padu do Lombardii i przez Przełęcz Wenecką w kierunku serca Niemiec i aż do Renu, do dzisiejszego Duisburga i potem do Niderlandii. Tak. Łącząc te zasoby azjatyckie swoją geografią, wykorzystała idealnie swoje położenie geograficzne. I Olbracht jeszcze nie mógł wiedzieć, król Olbracht nie mógł wiedzieć, że się zaczyna wielki odwrót od tego systemu, który trwał około 100 lat. Oczywiście symbolicznymi początkami była sprawa Vasco da Gama, prawda, do starych zasobów, ale nową drogą wokół Afryki, czy Kolumba do nowych zasobów, nowym szlakiem. On tego jeszcze nie mógł wiedzieć. Zwłaszcza, że tak nam się wydaje, że Kolumb, Vasco da Gama, to udzieranie szlaku, odwracanie biegunów trwało około 100 lat. Po drodze były tysiące żeglarzy, o których nikt nie pamięta, którzy
wpłynęli w złą stronę albo zaginęli. I mówię też o tym po to, że jeżeli będzie powstało nowe Wyspa i Atlantyk będzie tracił na znaczenie w stosunku do Pacyfiku, który będzie dawał z kolei siłę terytorium lądu Eurazji, tworząc jeden wielki superkontynent Eurazji połączony handlem, Morze Czarne będzie górze. To będzie miało ogromne też znaczenie, nie tylko z powodu tego, że to jest szansa na handel i tak dalej, ale z tego też powodu, że będzie to już teraz w percepcji przywódców naszych jest to zagrożenie dla umocowania Polski w zachodnim systemie bezpieczeństwa opartym o NATO i o geopolityczne morze, o czym mówiliśmy na samym początku. W związku z tym jest przeciwdziałanie, prawda, temu. A po drugie, że zmieni się rola Ukrainy na pomoście bałtycko-czarnomorskim. I moim zdaniem to jest na przykład zmienna geostrategiczna, która różni percepcję dwudziestowieczną, makinderowską od współczesnej. Chodzi o to, że jeżeli nie oparte o Rosję jest handlem, tylko o Chiny i wielki superkontynent Eurazji, to Ukraina natychmiast położona na zbrzeżu Morza Czarnego, spinająca ruch między Morzem Kaspijskim a Europą przez Strefę Pontyjską i generalnie w kierunku nawet do Dziedziny Środkowoeuropejskiej, ma pivotalną rolę, ważniejszą od nas. Ważniejszą od nas z punktu widzenia geografii. I to jest też oczywiście przekleństwo Ukrainy, dlatego że wielkie potęgi będą to na terytorium Ukrainy jak gdyby przesilać. Rosja, być może kiedyś Chiny, Turcja, Stany Zjednoczone. Myślę, że my też powinniśmy wziąć udział w tej grze, ale to też jest chyba na następną odpowiedź. Ja tylko, jeśli można, wchodzę do tego pierwszego pytania o rolę geografii. Chciałbym tylko jeszcze Państwu zwrócić uwagę na kwestię, na nasz dorobek jako geopolityków, na nasz XIX-wieczny dorobek. Warto przywołać chociażby to, o czym tutaj Pan dr Bartosiak mówi, jeśli chodzi o różnice w kształtowaniu terenu Europy i znaczeniu handlu morskiego. Na slajdzie macie Państwo mapę z 1847 roku. Mapę stworzoną przez prekursora polskiej geopolityki Oskara Żebrowskiego. Był to człowiek, był to wybitny myśliciel i, jak powiedziałem, już prekursor geopolityki, który dzielił Europę na dwie części, a Polskę dzielił na dwie poły, na połę górną i połę dolną. Uważał, że, jak on to pisał, przyrodzone podstawy właśnie Polski jest to obszar rozciągający się od Bałtyku aż do Morza Czarnego. Jest to obszar strategicznych interesów państwa polskiego. Okay. Szanowni Państwo, może podsumuję teraz ostatnie 28 lat polskiej polityki zagranicznej. Jak Panowie oceniacie 28 lat polskiej dyplomacji? Jakie kierunki były tutaj dominujące? Kiedy odnotowaliśmy sukcesy? Co było porażką? Jakie główne... Drugie pytanie. Kolejne. Trzecie. Tego nie było. Teraz integracja. Dobrze, Szanowni Państwo, czy Polska powinna dążyć do bycia twardą jądrze Unii Europejskiej? Czy ten projekt Europy Federalnej ma szansę powodzenia? Czy może tak naprawdę Unia Europejska jest już tonącym pytaniem, z którego powinniśmy się ewakuować po pierwszym zatorze? I wyjdzie może też troszeczkę w przyszłość. Czy jest szansa, że Rosja może stać się członkiem Unii Europejskiej? Oraz jak panowie oceniacie próbę budowania europejskiej armii? Oczywiście mam na myśli projekt PESCO. No ja, że tak powiem, odpowiadam na pierwsze pytanie, czyli na rolę geografii w historii obecnie. Starałem się to zarysować. Natomiast z tego, co pamiętam, to kluczowe pytanie było, jakie procesy geopolityczne dzisiaj wpływają w sposób decydujący na naszą politykę zagraniczną, na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa państwa polskiego. Więc od tego sobie pozwolę zacząć. Na slajdzie mamy koncepcję Harolda Mackindera zaznaczoną Hartlandem z roku 1919. Ta koncepcja się zmieniała w 1904, 1919 i 1943. To jest wizualizacja tej koncepcji z roku 1919. Proszę zauważyć, że już jest zaznaczona strefa monsumowa, czyli coś, co dzisiaj odgrywa dosyć istotną rolę, jeśli chodzi o rozważania o polityce międzynarodowej. Także jest zaznaczony południowy Hartland, nazywany także z niemiecka Hinterlandem jako obszarem zaplecza, który stanowi dzisiaj bardzo ważne pole rywalizacji współczesnych mocarstw. To jest 1943 roku koncepcja Alfonda Mackindera. Dlaczego to pokazuje i dlaczego się odnoszę do tej klasycznej koncepcji?
Ja już mówiłem na debacie podczas 9 zjazdu do polityków polskich, część z Państwa być może widziała naszą debatę, a jeśli nie, to pozwolę sobie powtórzyć, że dzisiaj o polskiej polityce zagranicznej, o polskiej polityce bezpieczeństwa, o miejscu Polski na mapie świata decydują dwa procesy. Dwa wielkie procesy geopolityczne. One zmieniły mapę geostrategiczną świata. Mapa geostrategiczna świata dzisiaj wygląda nieco inaczej niż ta mapa, na te mapy geostrategiczne, które dotychczas znaliśmy. Te mapy Mackindera również, do tych map należy wprowadzić pewne zmiany. Tymi dwoma procesami, będę mówił skrótowo, postaram się mówić jak najbardziej obrazowo, tymi dwoma procesami, które decydują o miejscu Polski na mapie świata i o jej roli i znaczeniu, to jest pułapka Tukidydesa i pułapka Hindenburgera. Pierwszy z tych procesów jest to mechanizm rywalizacyjny między mocarstwem, między supermocarstwem a mocarstwem wschodzącym, w tym przypadku relacja między Stanami Zjednoczonymi a tym mocarstwem, które pretenduje do roli hegemona, jeśli nie światowego, to przynajmniej hegemona w Eurazji, czyli Chiny. I drugi proces jest to pułapka Hindenburgera. Jest to pewien mechanizm, w którym mocarstwo dominujące, mocarstwo, które zapewnia dystrybucję, bezpieczeństwo w zakresie dystrybucji dóbr publicznych, od bezpieczeństwa na szlakach morskich, handlowych, po stabilną walutę, po system wymienialności na rynkach międzynarodowych, to mocarstwo zaczyna się wycofywać z tej roli dystrybutora. Takim państwem była Wielka Brytania, która po pierwszej wojnie światowej właśnie rozpoczęła ten mechanizm i w rezultacie, tak jak pisał Charles Kindleberger, doszło do wielkiego kryzysu przełomu lat 20. i 30. Dzisiaj obserwujemy taki proces wycofywania się właśnie Stanów Zjednoczonych, bardzo powolny, ale już od 2008 roku, od wielkiego kryzysu finansowego, widzimy ten proces wycofywania się Stanów Zjednoczonych i to też się powtórzę tutaj, jeśli chodzi o moją ocenę zaangażowania Rosji w Syrii. Uważam, że pozorne sukcesy Rosji w Syrii nie są wynikiem siły Rosji, a słabości Stanów Zjednoczonych. Tego, że Stany Zjednoczone wycofują się z niektórych części świata po to, aby skoncentrować swoją uwagę na między innymi Pacyfiku i Azji Wschodniej, ale także jeśli przygotowują się, moim zdaniem, w mojej analizie, do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. No, ale o tym to myślę, że jeszcze przyjdzie powiedzieć. Dodam do tego, że ta mapa warta, którą jest obecnie jest wyświetlona, bardzo dobrze oddaje to. Proszę zwrócić uwagę, że to jest właśnie lata 45, tak wyglądał trochę świat w latach 45-91, przy oczywiście rozszerzającej się ekspansji Związku Sowieckiego. Ten świat będzie wyglądał inaczej w XXI wieku. Pivotem historii nie będzie Atlantyk. Będzie na pewno Pacyfik. Jeżeli Chińczycy zrobią nowy wybrany szlak, będzie pas transmisyjny Eurazji, który od starożytności średniej wieku był głównym pasem transmisyjnym. Zmieni to całkowicie biegun. Chyba, że po drodze będzie wystąpi to zjawisko i skutki tego zjawiska, o którym mówił pan doktor, czyli obu pułapek, począwszy od Desa, czyli od wielkiej wojny między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Tutaj pozwolę sobie osobista, ale też dotyczący Polski uwaga, tak? W ogóle fakt, że napisałem książkę o Pacyfiku, to była konstatacja którejś nocy. Zajmowałem się kwestiami bezpieczeństwa konkretnie na Pacyfiku, że ja muszę po prostu to napisać, dlatego że Polska jest tutaj właśnie jest w ławach nie tylko Pitlesa, tylko kwestia, że powstanie w uskoku geopolitycznym w Europie Wschodniej potencjał powstania szarej strefy, a my o tym nie będziemy wiedzieli. Dlatego, że wycofujące się mocarstwo wcale nie ogłasza temu wszelkich wobec, tylko jest tak zwane wycofywanie się po to, żeby mieć coraz wolniejsze ręce i zasoby do priorytetyzacji polityki gdzie indziej. Gracze jeszcze w regionie tego nie widzą, a challenger zaczyna to testować. Tak zwany probing strategy, zaczyna to testować. To się po prostu dzieje. No, to się na całym pomoście wołtysko-czarnomorskim dzieje oraz na Bliskim Wschodzie, który w ogóle już zresztą zmienił te parametry, dlatego że Amerykanie właściwie się wycofali z Bliskiego Wschodu w takim rozumieniu, jakim byli. I na zachodnim Pacyfiku dzieje się to każdego dnia. Zobaczcie Państwo, co się dzieje z północną Koreą. I co Amerykanie robią, w jakiej pułapce się znaleźli. Posłuchajcie, co mówił w ostatnim tygodniu
Australijczyk Hugh White, tak? Profesor Hugh White, który zajmuje się kwestiami geostrategicznymi na Pacyfiku, napisał swój kwartalny esej na temat tego, że Pacyfik, Amerykanie odchodzą z Pacyfiku. W sensie obecności strategicznej, pomimo deklaracji. Nawet jeżeli tak nie jest, to zwróćcie uwagę, jak wygląda debata u kluczowych sojuszników, którzy geograficznie są położeni blisko nowego zasobu, nowego centrum siły, czy potencjalnie w związku z tym nowego zagrożenia, przy przetasowywaniu. I ci ludzie o tym myślą. I oczywiście w tego typu historiach jest myślenie status quo i myślenie jak gdyby inne i to jest wszystko bardzo trudne do tego, żeby konceptualizować. Natomiast dwa zdania na temat polityki w ciągu ostatnich 20 lat, 25, załóżmy 28 lat oraz tego, co się dzieje. Na pewno mamy do czynienia z fundamentalną zmianą centrów zasobowych. Nie rozstrzygnę teraz, nie powiem, w jakim kierunku to się ostatecznie zmieni, ale podważony został tak. Atlantyk jako centrum światowego handlu. Atlantyk jako główne pilotalne miejsce, z tego co mówił Spikeman, z tego co mówił Makida w swojej trzeciej już odsłonie koncepcji, które łączy dwie najważniejsze siły, czyli Europę i Amerykę Północną, dlatego że to rejon Pacyfiku jest najsilniejszy. Następnie zmienia się percepcja Rosji i to jest bardzo ważne, co powiedziałem. Kiedyś, wiele lat temu, chyba 5 lat temu, napisałem pierwszy publiczny artykuł na drodze do Nowej Jałty. Oczywiście on był publicystycznie napisany, to nie było o Mackinderze i o tym, że Rosja staje się pilotalna, ale gdzieś to wybrzmiewa. Właśnie o to chodzi, że jeżeli Rosja, czyli mocarstwo hartlandowe, w przypadku akurat po 1945 roku, to był Związek Sowiecki, jest tak potężny, że ma szansę uchwycić Rinland i wyjść na otwarte morza i wypchnąć hegemona morskiego z Eurazji, wtedy jest powstrzymywanie tego mocarstwa z hartlandu przez mocarstwo morskie. To jest okres zimnej wojny, ostatecznie wygrany przez świat morza. Natomiast jeżeli Rosja jest słaba, a zazwyczaj jest słaba z punktu widzenia innych zagrożeń płynących dla hegemona morskiego z obszaru Eurazji, jest słabsza niż Niemcy Kaisera, czy Niemcy Hitlera, czy jest słabsza niż obecnie, czy jest słabszy niż Związek Sowiecki, czy jest obecna, albo jest słabsza niż Chiny obecnie, to istnieje naturalna tendencja, i Mackinder to przepowiedział, że jest wtedy pivotalna, czyli ma dywidendę geograficzną, jak mówił kiedyś pan doktor Sykulski, i może się obracać. I faktyczne miejsce sojusze, bądź ze światem zachodu, światem morza, bądź ze światem, bądź na przykład z Chinami, albo z Niemcami. I ma zdolność negocjacyjną, zdolność koalicyjną, ale ostatecznie i w jej interesie, i w interesie państw morza jest sojusz, który pokona hybrydowe mocarstwo Finlandu, które będzie zagrażało wpływom państw morskich i morskiemu systemowi wymiany globalnej. I mamy teraz do czynienia z taką sytuacją. Moim zdaniem geostratecy w Rosji o tym wiedzą. I wtedy to unieważnia ten polski wątek, niestety to unieważnia częściowo polski wątek równania Mackindera o pomoście wojsko-czarnomorskiej i w głowach myślących w Waszyngtonie uruchamia definicję spajkmanowską, że najważniejszy jest Rimland, a zatem zwalczanie Niemiec hitlerowskich, kajzerowskich i zwalczanie Chin. I w związku z tym, że Mackinder jest tak bardzo emocjonalnie, intelektualnie absorbowany w Polsce przez historycznie, przez naszych rezydentów, Mackinder ma ten wątek bycia z armią Denikina, ma ten wątek rozmowy z Piłsudskim, z Paderewskim, z Dmowskim, ma ten wątek wspierania swojej biografii, a ten wątek wspierania niepodległości państwa polskiego, poprawy jego położenia geostratycznego, a ten wątek wspierania pomostu wojsko-czarnomorskiego, powołania w ogóle tych organizmów państwowych na tym pomoście, które zasilane pomocą od państw morskich zachodu, hegemona morskiego, jest w stanie tworzyć tę strefę buforową. Bardzo ciężko moim zdaniem w polskich mapach mentalnych przebić się i trochę redefiniować przy całym szacunku do Mackindera, że w XXI wieku pewne parametry tego równania się zmieniają. W związku z tym wynik może być inny. Bardzo chciałbym, jak gdyby, żeby taka debata się przez Polskę przetoczyła. Mam sobie wyobrazić, że to ona miała jakąś szeroką skalę, ale
Ja nie uzurpuję sobie, że wiem, jaki jest wynik tego równania, natomiast czuję, że parametry do tego równania są inne, a wydaje mi się, że decydenci podejmujący decyzję o budowie pomostu czarnomorskiego, o oparciu się w pewnym Stanach Zjednoczonych, opierają się o McKinley. I też wiem, że Amerykanie tak myślą. I zwróćcie uwagę Państwu, co się teraz dzieje, tak? No, wyraźnie polityka polska, decyzje geostrategiczne orientują się na to właśnie, co McKinley proponował. Obserwujcie w nadchodzących miesiącach. Szczerze mówiąc, sam jako człowiek pomostu polsko-czarnomorskiego emocjonalnie mi się to podoba. Być może nie ma innej drogi, o tym może w następnej turze. Może. Tylko dobrze byłoby chociaż jeszcze sparametryzować, że mimo wszystko te pewne parametry się zmieniły. Ja wyliczyłem 8 bądź 9. Mogę też zaraz o tym powiedzieć. Proszę Państwa, jeśli patrzymy na te 28 lat polskiej polityki zagranicznej, musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że mniej więcej od 2005-2008 roku żyjemy już w zupełnie nowej rzeczywistości geostrategicznej. Tej rzeczywistości, którą definiują dwa zasadnicze, moim zdaniem, uskoki geostrategiczne. Pierwszym z nich jest uskok geostrategiczny na zachodnich obrzeżach Heartlandu, na zachodnich rubieżach Heartlandu, czyli mniej więcej na pomoście lotnisko-czarnomorskim, idąc od Oceanu Arktycznego przez Półwysep Fenoskanski, Bałtyk, Nizinę Środkowoeuropejską, aż w stronę Morza Egejskiego, Morza Czarnego, Morza Adriatyckiego i w końcu Morza Śródziemnego. Jest to pierwszy uskok geostrategiczny, który decyduje o nowym, przyszłym kształcie geopolitycznym świata. Drugim uskokiem geostrategicznym jest ten uskok pacyficzny, jest ten uskok na wschodniej części Rinlandu, na wschodniej części Rinlandu euroazjatyckiego, ale tej części azjatyckiej tego Rinlandu. Są to dwa podstawowe, główne uskoki geostrategiczne, które dzisiaj definiują to, w jakiej rzeczywistości będziemy żyli za 20-25 lat. W jedną wielką niewiadomą jest wielki pas, jaki przechodzi od Marrakeszu do Bangladeszu. Ten pas, który miał stanowić większy Bliski Wschód w koncepcji amerykańskich geostrategów. Ta koncepcja się nie powiodła. Znamy rezultaty rewolucji arabskiej z 2000, tak zwanej arabskiej wiosny 2011-2012. To się nie powiodło. Obserwujemy teraz bardzo niepokojące tendencje, bardzo niepokojące procesy na Bliskim Wschodzie, które moim zdaniem skończą się jedną wielką wojną koalicji saudyjsko-amerykańsko-izraelskiej z Iranem i jego sojusznikami. Jest to perspektywa całkiem nieodległa w czasie moim zdaniem. Myślę, że tutaj będziemy rozmawiać o relacjach Polski ze światem islamu, czy o szerszej perspektywie, jeśli chodzi o Afrykę i Bliski Wschód, to na pewno to rozwinę. Natomiast padło też pytanie, jakie główne koncepcje, jakie główne doktryny definiowały polską politykę zagraniczną w ciągu ostatnich 28 lat. Początek lat 90. to był okres zalubienia w Polsce, wynikający również z tego, że tak naprawdę wśród naszych największych sąsiadów była pewna próżnia strategiczna. W Rosji, pamiętamy, lata 91-1996 obowiązywała doktryna Kozyriewa, otwarcia się na Zachód, próby zbliżenia się z Zachodem na takiej zasadzie, aby Zachód uznał Rosję jako jedno z tych wiodących mocarstw. To się oczywiście nie udało, to poniosło wielką historyczną klęskę i 96 rok, dojście do władzy, czy tylko dojście, objęcie szefa dyplomacji przez Jewgenija Prymakowa, słynna Petra Prymakowa, przyjęcie doktryny Prymakowa w polityce zagranicznej Rosji i pierwszy raz otwarcie się na Chiny Rosji po upadku żelaznej kurtyny, po zakończeniu zimnej wojny. Proszę Państwa, to był sam początek. Wtedy dominowała, może nie w ten sposób, ale w debacie intelektualnej pojawiała się koncepcja Międzymorza. Przede wszystkim forsowana przez Leszka Moszkowskiego, przez Konfederację Polski Niepodległej, przez tych wszystkich, którzy nawiązywali do koncepcji piłsudczykowskich w polskiej polityce zagranicznej. Następnie ją zastąpiła koncepcja po upadku wszelkiego rodzaju inicjatyw typu pentagonale, heksagonale, inicjatywa środkowoeuropejska, ta trójkąt, a później Grupa Wyszehradzka również okazała się nieefektywna, czy nieatrakcyjna, jeśli chodzi o odgrywanie jakiejś bardziej strategicznej roli w naszym regionie. Polska przyjęła opcję euroatlantycką, która obowiązała praktycznie od 1995 do 2004 roku.
i wraz z przystąpieniem Polski do NATO w 1999 roku i do Unii Europejskiej w 2004 część polskich decydentów, a ja mam takie wrażenie i nieodparte wrażenie tak naprawdę, że większość polskich decydentów uznała, że nastąpił koniec historii. Że dla Polski nastąpił koniec historii, że wygrała demokracja, liberalna demokracja i ten ład zapanuje, jeśli nie na całym świecie, to przynajmniej w naszej części Europy już na trwałe. I będzie tylko postępował dalej na wschód. No nic bardziej mylnego. Trzecią koncepcją, która miała i ma nadal ogromne znaczenie dla kształtowania się polskiej polityki zagranicznej, jest to, co w mediach, co przez większą część publicystów bywa określane mianem doktryny Giedroycia. Proszę Państwa, moim zdaniem doktryna Giedroycia w znaczeniu historycznym, w znaczeniu tego, co Jerzy Giedroyć, świętej pamięci, pisał i mówi, nigdy po 89 roku nie była realizowana. I to warto podkreślić. Warto podkreślić. Koncepcja, na mocy której Polska miała budować ścisłe relacje strategiczne z trzema państwami, z Ukrainą, Litwą i Białorusią, jako pewnego rodzaju buforek oddzielający nas od Rosji, opartej na realpolitik, na koncepcjach realizmu, ta koncepcja nigdy nie była w Polsce realizowana. Ani w wersji Giedroycia, ani w wersji z lat 70. Juliusza Mieroszewskiego. Polska od samego początku miała bardzo złe relacje z Białorusią, ponieważ ja uważam, że polska polityka zagraniczna przez ostatnie 28 lat jest definiowana, jeżeli mielibyśmy tutaj używać paradygmatów czy nazw, tak, jesteśmy na uniwersytecie, więc jeżeli mielibyśmy się odwoływać do klasycznych teorii stosunków międzynarodowych, ja uważam, że polska polityka zagraniczna jest definiowana przez liberalizm, czy też neoliberalizm i konstruktywizm. Zaś realizmu w polskiej polityce zagranicznej nie ma. Polska dyplomacja naprawdę nie zrobiła moim zdaniem nic w sensie realnym, aby doprowadzić do utworzenia koncepcji ULB, którą właśnie Giedroyć z Mieroszewskim proponowali. Polską polityką wschodnią, już powoli kończę, polską polityką wschodnią od roku 1995 rządzi inna doktryna. Doktryna Kwaśniewskiego. Doktryna, którą stworzyło otoczenie i sam pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ta doktryna Kwaśniewskiego obowiązuje do dziś w polskiej polityce zagranicznej i ona mówi wprost, nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. To jest doktryna Kwaśniewskiego, która kształtuje całą polską politykę wschodnią. Proszę zauważyć, jakie mamy stosunki z Litwą i z Białorusią. A jakie mamy teraz też z Ukrainą. Chociażby wczorajsza wypowiedź Witalija Prutnikowa, że Polska nie jest potrzebna Ukrainie jako adwokat. I wreszcie czwartą koncepcją, która chyba najbardziej efemeryczna była z tych koncepcji, które zaistniały w ogóle wśród decydentów, była koncepcja Trójkąta Kaliningradzkiego, czy Trójkąta Królewieckiego, która starała się wyjść z tego impasu dwóch wrogów, prawda, na wschodzie i na zachodzie, czyli strategicznego porozumienia się Polski z Niemcami i z Rosją. Ona w sposób, moim zdaniem, karykaturalny została podjęta przez administrację, w czasie, kiedy ministrem spraw zagranicznych był Radosław Sikorski. No i oczywiście tak szybko się zakończyła, szybciej się skończyła, niż się tak naprawdę zaczęło. Więc to są te cztery główne koncepcje, które definiowały polską politykę i definiują nadal polską politykę zagraniczną, moim zdaniem. Kontynuując ten wątek, te wszystkie punkty tutaj zaliczamy tak naprawdę. Tak właśnie zauważyłam. To jest takie dynamiczne, więc myślę, że to jest ciekawsze. Kilka kwestii, a propos tego, co pan też powiedział i mam nadzieję, że mi nic nie ominie. Rzeczywiście Białoruś jest z punktu widzenia, jeżeli prowadzimy realną politykę zagraniczną, a nie konstruktywistyczną. Konstruktywistyczną, czyli opartą o to, że wierzymy, że jest idealistyczny system współpracy, tak, międzynarodowej, oparty o jednego hegemona, który rozdaje te normy, reguluje te rzeczy i zapewnia bezpieczeństwo w tym systemie. No ten system już nie istnieje. Nie tylko nawet dlatego, że Amerykanie, dyskusyjna jest ich obecność w Europie, ale przede wszystkim dlatego, że Niemcy i kontynentalna Europa rozpoczęły grę o obsługiwanie własnego interesu. To jeszcze będzie nasilone po Brexicie i na pewno po 2008-2009 roku to obserwuje. Jeszcze w kontekście Turcji i Rosji, siłą rzeczy kontynent nasz stał się obszarem znowu gry o równowagę.
Gdy Amerykanie byli hegemonem i regulowali wszystkie kwestie w ramach tego swojego prymatu, dbali o to, żeby nie powstawały lokalne koalicje równoważące zagrożenia położone blisko nich, bo wtedy to negowało prymat. Uniemożliwiało Amerykanom prowadzenia polityki, otwartych drzwi wszędzie, tak? To wtedy Amerykanie mogli narzucać te normy. Ten system światowy, jego architektura gospodarcza również sprzyjała temu jednemu pokojowi, tak naprawdę, prawda, urządzonemu na jedną modlę. Natomiast wraz z tym, jak nie da się utrzymać porządku w tym pokoju, to wszyscy zaczynają ustawiać się na grę po swojemu. I chodzi o to, że wtedy się rozpoczyna dla Rzeczpospolitej bardzo niebezpieczna gra, ona się rozpoczęła. Mianowicie Niemcy poszukują obsługi swoich interesów w oparciu o inny paradygmat. Natychmiastowo odchodzą od morza, od Atlantyku, dlatego że ujście polityczne i gospodarcze dla obsługi interesów niemieckich jest na wschodzie i w Dolinie Dunaju. Jest to naturalny teren ekspansji. W związku z tym Brexit jeszcze to wzmocni. Na dodatek Niemcy jako główny eksporter oraz mający towary, które są konkurencyjne na rynku światowym, mają konflikt ze Stanami Zjednoczonymi za prezydenta Trumpa o to, jak wygląda ten system światowy. Innymi słowy, już mamy w Europie grę o równowagę. I czy to nazwiemy jeszcze uzgadnieniem w ramach Unii Europejskiej, czy w innych formułach, to nie ma znaczenia. Są już koalicje, gra o równowagę, perpetuity zagrożeń i obsługiwanie własnych interesów. Widać to w przemowach premierów, kandydatów na premierów, wystąpieniach, regulacjach unijnych i innych. Trzeba też rzecz konkretną powiedzieć, na obronę w ogóle decyzji geostrategicznej o międzymorzu czy o budowie własnej podmiotowości, a jak zawsze mówię, nasze położenie nie jest proste i to nie jest zero-jedynkowa sytuacja. Otóż Niemcy wyraźnie podjęły grę na obsługę własnych interesów i nasi prezydenci uznali, że jest to zagrożenie dla podmiotowości państwa polskiego, a my, jako ten młody, witalny chłopak, który jest co prawda tym małżeństwem, ale jeszcze ma inne opcje, podejmie jednak świat tej ryzykownej decyzji potencjalnie z konsekwencjami, jeśli zajdzie potrzeba. I moim zdaniem to właśnie dojrzewa w Polsce, a Niemcy rzeczywiście chcą obsługiwać własne interesy i też musimy sobie zdawać z tego sprawę. Nie tylko mowa jest o kwestiach, które znamy, czyli o Nord Streamie, czy regulacjach unijnych, czy o czystej energii, czy o węglu, czy o takich rzeczach, które powodują, że my w tej litej Europie niemieckiej będziemy coraz bardziej podporządkowani interesom niemieckim, ale nawet na potencjalnie nowym niezławnym szlaku Niemcy próbują bilateralnie z Chińczykami załatwiać to, żebyśmy byli wyłączeni w koncepcji ronda z tego, tak? Próbują eksterytorialnie transportować do siebie przesyłki kurierskie, przesyłki z Azji, z tego tworzącego się systemu handlowego i stamtąd rozwozić z powrotem niemieckimi firmami, tak? Dotyczy to bardzo coraz większej ilości branż, Niemcy kompletnie nie są solidarne z Europą Środkowo-Wschodnią. W związku z tym nawet na tym potencjalnie nowym świecie Niemcy grają swoją grę. Innymi słowy, to jest taki przykład, że no, siłą rzeczy bliskość powoduje zawsze zagrożenie. No i w najbliższych miesiącach, być może latach, będzie narastał konflikt w społeczeństwie czy na temat geostratycznego kierunku między osobami i przedstawicielami społecznymi, którzy będą chcieli jednak federalizować się w ramach kontynentalnej, bo ma duże znaczenie, kontynentalnej Unii Europejskiej z prymatem niemieckim, czy będziemy jednak wybierali tą podmiotowość w oparciu o partnerstwo z Amerykanami, o którym też już zdążyliśmy powiedzieć. Jeszcze dwie takie uwagi. Jedna to taka, że to, co pan doktor mówił o tych uskokach geopolitycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, ja bym wolę mówić o Europie Zachodniej i Wschodniej raczej niż Środkowa, czy na Zachodnim Pacyfiku, doskonale odpowiada temu, jakie koncepcje operacyjne dla wojsk amerykańskich Amerykanie trenują. Właściwie są tylko dwie, jest koncepcja wojny powietrzno-morskiej na Zachodnim Pacyfiku i jest Multi Domain Battle, czyli koncepcja operacyjna bitwy czy wojny w wielu domenach na Europejskim Teatrze Operacyjnym, dokładnie geograficznie na tych uskokach. Tak? To pokazuje, gdzie w momencie wielkich przesileń siły zbrojne hegemona morskiego mogą być używane, w jakiej konstelacji, z kim, jak, dlaczego, przeciwko jakim przeciwnikowi. To bardzo dużo mówi na ten temat. Jeszcze o Białorusi chwilę. Rzeczywiście jest tak, że i też mówiliśmy o tym wielokrotnie, zarówno pan doktor, jak i ja, że białoruski kierunek operacyjny jest najważniejszy dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Jeżeli zacznie się gra o równowagę,
jeżeli zacznie się gra realna, to nigdy nie uciekniemy od tego, że ta przestrzeń, którą obecnie zajmuje państwo białoruskie, jest kwestią życiową, żywotną, znaczy i znaczenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego, dla możliwości stabilnego życia, dla stabilizacji jest kluczowe. W ogóle ten cały obszar od Doliny Wisły do podwójnych zawiasów bram smoleńskich jest, ma charakter żywotny dla państwa polskiego, żywotny. Bardziej niż ukraiński. Dlatego, że dłużej się jedzie jednak południowym frontem do Warszawy. Podam państwu przykład. W momencie, gdy dokonywało się ruch konsolidacyjny na Pomorzu Polsko-Czarnomorskim, w obawie przed Krzyżakami, prawda, Unia Polsko-Litewska, bardzo później szybko powstało zagrożenie ze strony Moskwy, początkowo lekceważone. I cały problem polegał na tym, że w momencie, gdy ostatecznie utraciliśmy bramę smoleńską w XVII wieku, to Rosjanie mogli się wlewać do Wielkiego Księstwa Litewskiego, na Mielniszczyznę, do stolicy księstwa, później do Doliny Wisły i Wielkie Księstwo Litewskie samodzielnie nigdy nie miało siły zatrzymać ten napad. W związku z tym Polska siłą rzeczy, korona i zasoby na tym kierunku operacyjnym były jak gdyby angażowane i do dzisiejszego ta prawidłowość funkcjonuje. Tak jak tutaj siedzimy, ta prawidłowość jest identyczna w korelacji sił na wschodniej flance, czy na tak zwanym Europejskim Teatrze Wojennym i jeżeli system międzynarodowy dalej będzie się zmieniał w tym kierunku i nawet jeżeli będziemy mieli sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, które jednak są mocarstwem morskim i dyskusyjna jest możliwość stałej, twardej obecności, tak jak w czasie zimnej wojny w Niemczech, to my na naszych barkach będzie konceptualizowanie tego teatru operacyjnego. W związku z tym, że nie będzie prymatu, nie będzie amerykańskiego, tylko będzie wspieranie mocarstwa morskiego, które wspiera pewne miejsce Eurazji, to na naszych wojskach lądowych będzie ciążył ten obowiązek myślenia o posiadaniu zdolności do uczestniczenia w tej grze. A dlaczego do uczestniczenia? Bo jeżeli się nie ma sił zbrojnych w czasach pokoju zdolnych do uczestniczenia w tej grze, to właśnie przedstawiciele rządu Ukrainy mają śmiałość wypowiadania się o interesach Rzeczypospolitej w ten sposób. Bo rzeczywiście nie jesteśmy czynnikiem, który musi być przy stole. A zasada jest prosta. W życiu, w biznesie, jak w szczególności w geopolityce. Przy stole negocjacyjnym na temat przyszłości na przykład Ukrainy są tylko gracze, którzy mogą, jeżeli by nie było, zanegować wyniki tego ustalenia. Jeżeli siły zbrojne RP nie są czynnikiem w Europie Środkowskiej, jeżeli nasza gospodarka nie jest czynnikiem na Ukrainie, nasze wpływy na rynek ukraiński są nieistotne, nie musimy być w Mińsku, nie musimy być w innych formatach, a Ukraińcy się nie muszą z nami mieć. Więc nie powstanie żadne międzymorze, żaden pomost polsko-czarnomorski, jeżeli nie zmienimy tego. Pierwszym krokiem jest to wymóg geografii wojskowej, polskiego teatru wojennego, polsko-rosyjskiego teatru wojennego, historycznie rzecz biorąc, jest posiadanie sił zbrojnych, które są w stanie na tym teatrze, który nie jest obwarowany przez takie granice polityczne, być czynnikiem przeobrażenia. Jednym z najważniejszych celów strategicznych państwa polskiego jest niedopuszczenie, i tak było przez całą historię, niedopuszczenie do okrążenia naszego kraju. Tak było w wieku XIV, kiedy zagrażała nam z jednej strony. Pamiętajmy, że w naszej całej historii czterokrotnie byliśmy zagrożeni z dwóch kierunków naraz. Jednocześnie z dwóch kierunków. Po raz pierwszy w XIV wieku był to kierunek północ-południe, zakon krzyżacki Luksemburgowie. Po raz drugi był to oczywiście wiek XVII i zagrożenie ze strony Szwecji i Turcji. Następnie wiek XVIII, północ-południe i wiek XX, wschód-zachód oczywiście i wiek XX, również wschód-zachód. Dzisiaj, moim zdaniem, polska polityka zagraniczna jest nieefektywna, jeśli chodzi o zapobieganie tego typu zagrożeniu. Ponieważ z punktu widzenia zarówno Niemiec, rosnących gospodarczą siłę, jak i Rosji, która ma resentymenty imperialne, jest połączenie kontynentalnej masy eurazjatyckiej, połączenie Hartlandu i Rimlandu.
czyli doprowadzenie do tego, do czego tak naprawdę mocarstwa anglosaskie, cała talasokracja, czyli władztwo państw morskich, starało się nigdy nie dopuścić. Polska wybrała taką, a nie inną politykę zagraniczną, która moim zdaniem przyczyniła się do zbliżenia strategicznego Niemiec i Rosji. Chodzi mi tutaj konkretnie o gazociąg na dnie pod dnie Bałtyku Nord Stream. Doktryna, moim zdaniem najbardziej do tego przyczyniła się doktryna Kwaśniewskiego, czyli generalnie próba budowania takiej zależności, że niepodległa Polska, czyli niepodległa Ukraina jest gwarantem niepodległości Polski. Moim zdaniem, w mojej prywatnej opinii, Polska częściej była adwokatem interesów ukraińskich w tym kontekście niż interesów polskich. Niezgoda na Jamał 2, na drugą nitkę gazociągu jamalskiego i de facto, ergo, to oczywiście spowodowało sojusz gospodarczy, energetyczny niemiecko-rosyjski, jest błędem polskiej polityki zagranicznej. Jeżeli dzisiaj patrzymy na te skoki geostrategiczne, ja również nie lubię określenia Europa Środkowa i częściej mówię właśnie o części Hartlandu, Limlandu, bądź Europy Wschodniej lub Zachodniej, ponieważ tutaj taka mała dygresja, koncepcja, pojęcie w ogóle Europa Środkowa jest pojęciem niemieckiej geopolityki, jest pojęciem imperializmu niemieckiego, Mitteleuropa jako obszar będący podwykonawcą, będący jedną wielką montownią dla, można dzisiaj powiedzieć, dzisiejszym językiem dla gospodarki niemieckiej. Jest to koncepcja z przełomu XIX i XX wieku, która się dosyć mocno zadomowiła, została w języku też naukowym i została współcześnie jest rozwijana między innymi przez geostrategów amerykańskich. Wystarczy sięgnąć tutaj do George'a Friedmana, który na Uniwersytecie Chicagowskim wprost powiedział, że Stany Zjednoczone powinny na pomoście Bałtycko-Czarnomorskim budować, głównie w oparciu o Polskę, cytuję, kordon sanitarny. Kordon sanitarny. Dobrze znamy z historii to pojęcie z lat 20. i 30. W interesie strategicznym, absolutnie strategicznym Stanów Zjednoczonych jest niedopuszczenie do strategicznego, do pogłębiania się strategicznego sojuszu niemiecko-rosyjskiego. Jak chcą to zrobić? Oczywiście jest instrumentów wiele, natomiast tym instrumentem geostrategicznym, bardzo istotnym, jest budowa tego, co George Friedman nazywa kordonem sanitarnym w Europie, na pomoście Bałtycko-Czarnomorskim. Czyli bloku państw, no, czy nazwijmy go między morzem, trójmorzem, to jakby kwestia semantyczna, natomiast jest to właśnie strategiczny sojusz tych państw, ma rozdzielać Niemcy i Rosję i dawać większą swobodę Stanom Zjednoczonym, jeśli chodzi o realizację swoich interesów geopolitycznych zarówno w Europie, jak i na Pacyfiku. Ponieważ Stany Zjednoczone potrzebują, mówiąc bardziej kolokwialnie, potrzebują mieć zabezpieczone swoje interesy tutaj w Europie Zachodniej, w Europie Środkowo-Wschodniej, z chwilą właśnie włączenia się do wielkiej gry na Pacyfiku. Starają się również w sposób szachować zarówno Niemcy, jak i Rosję. Jest to kluczowy element z punktu widzenia geostrategii amerykańskiej. Kolejne pytanie, bo tutaj widzę, że panowie poprzeskakiwali po wszystkich tych tematach, które przygotowałam, ale nie było mówione na to w sensie tego pytania, które tutaj zamierzam zadać, że jest prognoza cybernetyków niezależnych od geopolityków, którzy wyliczyli upadek sojuszu NATO ze względu na malejący udział w procesach sterowania międzynarodowego jej członków. Gdyby przyjąć tę hipotezę, to jakie alternatywne sojusze powinna wtedy Polska, w jakim kierunku powinna po prostu podążać? I czy to może być Turcja albo Iran? I proszę pana doktora Bartosiaka pierwszego. Nie chciałbym zacząć jak gdyby tak krytycznie, ale naprawdę trzeba jakichś wielkich doliczeń, żeby stwierdzić, że NATO w formule, do której wstępowaliśmy, nie istnieje. Oczywiście na potrzeby polityczne politycy mogą, że istnieje, bo to jest jakiś tam straszak, nie straszak, argument, że Rosjanie będą kalkulować, że to jest przekroczenie pewnego progu testowania. Natomiast w sensie zdolności wojskowej oraz spójności, no nie istnieje. Z perspektywy naszego bezpieczeństwa jest tylko koalicja chętnych, którzy są w stanie w wyniku tożsamości, czy prawie tożsamości interesów, interesem Rzeczypospolitej wspierać nas w wojnie, na przykład z Rosją. To nie ulega kwestii.
bo te podziały są po innych szpach, już prędzej Szwedzi, przecież, którzy są, nie są na to, będą wraz z nami w sojuszu prowadzić wojnę przeciwko Rosji niż Portugalia czy Hiszpania, a nawet Francja. Jest też kluczowa kwestia Niemiec i ich roli, zważywszy na rządowe połączenia Polski ze światem Atlantyku przez Niemcy w sytuacji antydostępowej strategii i zdolności Federacji Rosyjskiej na wyspach Morza Bałtyckiego przy uchwyceniu ich przede wszystkim na północy Zatoki Ryskiej czy obwodu kaliningradzkiego, gdy Bałtyk staje się strefą antydostępową i Amerykanie mogą tylko przez Niemcy, zasadniczo tylko przez Niemcy, mogą przyjść z pomocą Rzeczpospolitej. W związku z tym, no takie są kwestie. NATO, proszę Państwa, w 91 roku Bundeswehra miała bodajże 10 czynnych dywizji pancernych i piechoty zmechanizowanych. Kilka tysięcy czołgów. W tej chwili to jest 350 czołgów i bodajże 3 brygady, które są właściwie na urlopie. Wojska brytyjskie miało 1300 bodajże czołgów w 91 roku i stosowną ilość brygad pancernych, jeszcze częściowo zresztą w Niemczech. W tej chwili ich prawie w ogóle nie mają. Ja nie mówię o zapasach amunicji artyleryjskiej, o innych rzeczach, które... No to tak, wydaje nam się, że to jest to, jaki ma sprzęt, taki to jest sprzęt samolotowy. Muszą być śrubki, smary, sprzęt, inżynierowie, ludzie, którzy wiedzą, jak to się obsługuje. Już nie mówiąc o koncepcjach operacyjnych walki na symetrycznym polu walki z przeciwnikiem, który dysponuje prawdziwą bronią, radarami, rakietami, bronią przeciwpancerną, minami, bronią kasetową, już nie mówiąc o broni jądrowej, własnym lotnictwem, systemami uderzenia spoza teatru taktycznego. Przecież Irak nie miał sobie takiego zasadnicza. Już nie mówiąc o późniejszych przeciwnikach państw zachodnich w Afganistanie, czy w Libii. I to nawet nie ulega kwestii, jak widać, jak są decyzje podejmowane w tej chwili. Tak? No byśmy bardzo chcieli, żeby okres adopcji strategicznej dalej trwał i rzeczywiście, żeby istniało NATO. Ta nazwa może być taka sama. Chodzi o to, co jest treścią. Tak? I żeby świat atlantycki dalej był najsilniejszy, a my żebyśmy jeszcze najlepiej korzystali na tym. Szkoda, ale to jest poza naszymi siłami. W związku z tym należy się przygotowywać, i tu wracam do tego, co mówiłem wcześniej, do tego, że główny ciężar potencjalnej wojny lądowej na wschodniej flance będzie spoczywał na siłach zbrojnych RP. Bo inne państwa nie mają zdolności, a Amerykanie są potęgą morską, która ma interesy na całym świecie i pływa z miotnikami wokół Eurazji. I to się potencjalnie będzie pogłębiać wraz z kryzysem finansów publicznych w Waszyngtonie, wyzwaniami na innych celach operacyjnych. A poza tym, no mówię, nawet z naszej odpowiedzialności my musimy się tym zająć. I ten teatr niestety jest ogromny i wymaga potężnych nakładów na siły zbrojne, zwłaszcza wojska lądowe, na tym trudnym właśnie teatrze, podzielonym jeszcze linią Kiepeci, właśnie tym, co mówił pan doktor, pod nami poleskimi, na dwa oddzielne teatry operacyjne, kto trzyma główną grobę Polesia, może przerzucać, trzymać tą komunikację między nią, może przerzucać wojska na północ i południe i może po liniach wewnętrznych pokonywać przeciwnika w wybranym przez siebie punkcie. No i jeszcze jest lotniskowiec lądowy Kaliningradu, który jest przeciwnikiem na przykład do roku 20 stwarza Federacji Rosyjskiej drugą podstawę operacyjną operacji, nie o słabej broni strategicznej, ale zawsze. W związku z tym na przykład teoretycznie niemożliwa jest ponowna ofensywa znam pierwsza w przecięcie linii zasobowych komunikacyjnych w Federacji Rosyjskiej, które rozwiją się na Warszawę, na północ od Warszawy, bo mają podstawę, czego nie miały wtedy, bo były Prusy. Jeszcze poza tym jest większe pole manewru, mogą naskakiwać, dlatego że Prusy, ta granica niemiecka nie jest tak blisko. Rozumiecie Państwo, co chodzi. No, w każdym razie Kaliningradzki tworzy większe możliwości działania Federacji Rosyjskiej i jeszcze jest dla systemów antydostępowych świetną taką miejsce bazowania, gdzie mogą daleko aż po Cieśniny Duńskie wyłączać przyjście Amerykanów z pomocą. Ja nie przesądzam, że w związku z tym
to jesteśmy w takiej trudnej sytuacji. Chodzi o to, że musimy się zmierzyć z tym, że jesteśmy najważniejszym państwem na wschodzie. Rozegrać tę partię dla Rzeczypospolitej. Do tego jest, można, jakie są konkretne, wydaje mi się, w praktyce. Chcieliśmy zejść do szczegółów, wnioski, jakie należy z tego wyciągnąć. Poza tym, że musimy budować własne zdolności, własne rozpoznanie, własny system świadomości sytuacyjnej, własną artylerię na teatrze operacyjnym do 300 km. Bez konieczności polegania na pełni na sojuszniku, ale przede wszystkim należy tak rozegrać partię z Amerykanami, żeby sposób dyslokacji wojsk amerykańskich, jeżeli rzeczywiście mamy ten sojusz, był odpowiadał interesom Rzeczypospolitej. W szczególności, powiem to wprost, siły zbrojne armii amerykańskie, ciężkie brygady powinny być na wschód z Warszawy, na głównym kierunku operacyjnym oraz powinny być w państwach bałtyckich, na pierwszej linii frontu, w szczególności na Łotwie, na stałe, in forward presence, dyspozycji, a nie rotacyjne i nie w innych miejscach. Gdy to będzie, ja będę spokojniejszy z punktu widzenia tego, jaką my rolę tak naprawdę pełnimy dla Stanów Zjednoczonych, to wracam do tego, co mówił Josh Friedman i na co się powołał doktor. Bo po prostu najwspanialsza, być może nawet idea współpracy może być inaczej rozumiana przez jednych i drugich, tak jak w tym małżeństwie, o którym mówiłem na początku, prawda? W praktycznym działaniu codziennym może się później okazać, że siły są rozłożone inaczej i ktoś bardziej traci, jak ktoś zyskuje. Należy już teraz zadbać o to, żeby było tak, jak trzeba. Po drugie, jest tak, że sama obecność wojskowa i samo bezpieczeństwo, bardzo istotne, to jest za mało dla zbudowania właściwej dla interesu Rzeczypospolitej równowagi w Europie tej zachodniej, bo my jesteśmy częścią Europy Zachodniej na woli przechodzeniu do Europy Wschodniej, tak, z punktu widzenia geografii, za strategii. Więc na tym naszym pomoście bałtycko-czarnomorskim wojsko to nie wszystko. Jeżeli naprawdę ten konstrukt geopolityczny, który ma modelowo sens, o czym nawet pan Żebrowski w XIX wieku malował, tak? I jest się pięknie również wpisuje w historię ojczyzny naszej, w starania kolejnych pokoleń, w naszą literaturę, w to, gdzie była ekspansja gospodarcza naszych przodków, to musi to być więcej niż wojsko. To musi być pomoc gospodarcza, musi być naprawdę wsparcie. Po to, żeby ten konstrukt był samodzielny i żeby w pierwszej konfrontacji na przykład z interesem niemieckim, a Niemcy mają chyba 8 razy większe PKB niż nasze, żeby inni potencjalni, którzy chcieliby z nami, nie odskakiwali od nas, jeśli nie orientowali na zasób niemiecki. Wydaje mi się, że to są rzeczy oczywiste, natomiast powiedzmy to wprost, tak? I mówię to zwłaszcza, że teraz wygląda na to, że podjęliśmy tę decyzję o tym, że kupujemy ten konstrukt z Amerykanami. I on naprawdę jest bardzo ambitny i może inspirować, tak, na swój sposób, zwłaszcza w kontekście naszej bohaterskiej przeszłości i tak dalej. Natomiast w konkretnym działaniu są bardzo twarde rzeczy, które należy wyegzekwować od sojusznika. Tak uważam. Wyegzekwować. I to one będą oznaczać prawdziwe intencje i też długotrwałość tych intencji. Bo mocarstwo morskie, już przepraszam bardzo, nadużywam trochę, ale to jest ważny punkt i nie chciałbym zrobić myśli. Mocarstwo morskie, tak było z Brytyjczykami, tak jest zawsze z mocarstwem morskim. Najchętniej chciałoby mieć wolne ręce. Zawsze. Mieć wpływ na sytuację, ale zawsze być ponad to, żeby móc zadealować. Bo to pływanie na tych okrętach i brak konieczności życia na tym lądzie umożliwia. Poza tym mocarstwo morskie ma zazwyczaj długie linie do swoich zasobów na całym świecie. W związku z tym ma mnóstwo interesów z różnymi. I nigdy nie chce być twardo związany obecnością. I tym bardziej rzeczywiście, że może być użyte przez słabszego partnera do tego, żeby wejść do tej wojny. To też jest holdo w Waszyngtonie, bo każdy, proszę, no przyznajmy rację, każdy z tych słabszych partnerów amerykańskich, nie, na Bliskim Wschodzie, Izrael, na Pacyfiku, teraz też Japonia myśli, jak Korea Północną, zanim ci nie zdążą do środka, tak? A Korea Południowa już nie. I oni wszyscy by chcieli użyć tego amerykańskiego kija, prawda? Dla swoich interesów.
I innymi słowy, bardzo dużo będzie zależało od treści tego, co się dzieje. Bardzo dużo. Nie na samych słowach. I nie na samej tylko punktowej obecności powinna być to oparta. Przed wojną Adolf Bocheński, słynny polski publicysta, ale także myśliciel geopolityczny, powiedział, że polska polityka zagraniczna jest funkcją stosunków Berlina i Moskwy. I wydaje mi się, że jeżeli mówimy o polskiej polityce zagranicznej, naszym miejscu na świecie, należy sobie zadać fundamentalne pytanie, jakie strategiczne, jakie długookresowe interesy mają Niemcy i jakie ma Rosja. Po pierwsze, z punktu widzenia Niemiec, w interesie Niemiec jest budowa Europy Federalnej, Europy jako państwa federalnego z hegemoniczną rolą Niemiec. Moim zdaniem inicjatywa PESCO, która zresztą dzisiaj została podpisana przez prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej, z wyjątkiem bodaj Malty i Danii, jest jednym z tych elementów, przez które Niemcy chcą budować swoją pozycję w Unii Europejskiej i przekształcać tę Unię Europejską razem z Paryżem w państwo federalne zdominowane właśnie przez te dwa państwa. Zadała Pani pytanie, czy Polska powinna, czy też Pan zadał to pytanie, czy Polska powinna być w twardym jądrze Unii Europejskiej. Ja uważam, że to pytanie jest fundamentalne dzisiaj dla polskiej polityki zagranicznej. Podobnie jak to, jakie strategiczne relacje mają Niemcy i Rosja. Pójście do twardego jądra Unii Europejskiej, czyli wybranie tej Unii Europejskiej pierwszej prędkości, to jest tak naprawdę wybór opcji niemieckiej. To jest wybór ścisłego politycznego i gospodarczego sojuszu z Niemcami. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. Ja nie oceniam, czy jest to dobrze, czy jest to źle. To wskazuje tylko na pewne procesy. Drugim elementem, który musimy brać pod uwagę, są strategiczne interesy Rosji. Jaki jest dzisiaj fundamentalny strategiczny interes Rosji, jeśli chodzi o pomoc bałtycką dla Polski? Czy jest nim atak, agresja militarna na Polskę? Przede wszystkim w interesie rosyjskim jest wyparcie wpływów amerykańskich z Europy. To jest fundamentalny, najważniejszy długookresowy cel Federacji Rosyjskiej. Drugim bardzo ważnym elementem i celem Federacji Rosyjskiej jest neutralizacja geopolityczna Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego. I wreszcie trzecim fundamentalnym celem strategicznym Federacji Rosyjskiej jest strategiczny sojusz przede wszystkim z Niemcami, ale jeżeli powstanie Europa Federalna, gdzie główne skrzypce grać będą takie stolice jak Paryż i Berlin, to właśnie z nim. I czy będziemy czytać publicystów, analityków, polityków, słuchaczy rosyjskich od lewa do prawa, od Dugina do Putina, od liberałów po eurazjanistów, od konserwatystów po monarchistów, po komunistów, tak naprawdę wszyscy mówią jedno. Czy takich liberałów jak na przykład Siergiej Karaganow, który zaproponował stworzenie Związku Europy, czyli Federalnej Unii Europejskiej i Unii Eurazjatyckiej docelowo. To jest pomysł rosyjski. To jest cel Rosji. Rosja oczywiście może dokonać agresji na jeszcze nie jedno państwo Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego. Jeśli chodzi o nasz kraj, to często wprost obecnie mówimy, zwłaszcza w ciągu ostatnich lat, o wschodniej flance NATO, o tym, że będziemy prowadzić operacje właśnie przede wszystkim, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony rosyjskiej. Ale ja odsyłam Państwa do geopolityki rosyjskiej, bo bardzo często właśnie mówimy o rosyjskich planach strategicznych i tak dalej, a mało kto tak naprawdę czyta te opracowania strategiczne rosyjskie. Ja czytałem te opracowania jeszcze z lat 80. i z 90. miałem okazję rozmawiać z wieloma strategami rosyjskimi, także tymi związanymi z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. I oni wszyscy mówili jedną rzecz, że elementem i instrumentem, że głównym celem Rosji jest tak naprawdę neutralizacja tego obszaru. Natomiast głównym elementem nacisku na Polskę nie musi być inwazja militarna. Bo proszę sobie wyobrazić dzisiaj, co by było, gdyby słaba gospodarka rosyjska poszła na wojnę z NATO. Przecież to jest kompletny absurd w tym momencie. Rosja ma instrumenty do oddziaływania i te instrumenty chociażby w takich ośrodkach analitycznych jak Centrum Turgeniana są rozwijane od lat 90. Rozmawiając z rosyjskimi analitykami, oni powiedzieli mi jedno, jeżeli Polska będzie się angażowała w Partnerstwo Wschodnie i będzie starała się rozszerzać i bliżej granic Rosji, struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego, wtedy Rosja doprowadzi do destabilizacji Ukrainy.
docelowo do dekompozycji tego państwa w celu, po pierwsze, stworzenia państwa zachodnioukraińskiego, nastawionego negatywnie wobec Polski i wywołania wielkiej imigracji na stronę zachodu. I to będą instrumenty miękkie nacisku na między innymi na Rzeczpospolitą. I uważam, że jesteśmy w trakcie tego procesu. Jesteśmy na początku, ale ten proces został już zapoczątkowany przez Moskwę i moim zdaniem będzie konsekwentnie realizowany w oparciu o nowe strategie, takie jak wojna hybrydowa. Czy te elementy, jeśli chodzi, czy na przykład zastosowanie, masowe zastosowanie dronów, o czym się mało mówi, ale wojna w Donbasie, czy wojna w Syrii, czy wojna obecnie w Jemenie, pokazuje bardzo dobrze przyszłość i perspektywę przyszłej przestrzeni walki, już nie tyle pola walki, ile przestrzeni walki i ogromną rolę dronów. Proszę Państwa, użycie dronów w działaniach militarnych to jest czarny sen polskich strategów. Zestawy, całe zestawy dronów można bezkarnie, bez żadnych ograniczeń przetransportować kontenerami w czasie pokoju. Małe grupy dywersyjne są w stanie neutralizować linie kolejowe, węzły komunikacyjne, elektrownie, sieci transformatorów, a nawet całe jednostki wojskowe. Ta, oczywiście w ograniczonej skali, jest testowana obecnie między innymi w Donbasie. Donbas stał się i Syria stały się taką współczesną wojną hiszpańską z lat 30. XX wieku, jaką znamy. Natomiast jeżeli chodzi o polskie siły zbrojne, to poza, ja też zgadzam się z tym, że Polska powinna posiadać bardzo silne, ale przede wszystkim nowoczesne siły zbrojne. Proszę zobaczyć, co tak naprawdę dzisiaj decyduje o powodzeniu bądź niepowodzeniu operacji połączonych. Po pierwsze i najważniejsze, obrona powietrzna, skuteczna obrona powietrzna, obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, a także systemy antydostępowe dla dronów. To jest absolutny priorytet. Bez tego tak naprawdę możemy sobie jeszcze kupić ze 100 F-16 i dokupić 1000 nawet Leopardów. Jeżeli nie będziemy mieli skutecznej obrony powietrznej, a obecnie nie mamy, to większego sensu nie ma. Prawda? I proszę jeszcze zauważyć jedną rzecz. Na pewien rodzaj wojsk w ramach wojsk lądowych, który jest po macoszemu traktowany od roku 89. Mówię o artylerii i wojskach rakietowych. Proszę zobaczyć, jaka jest ogromna rola artylerii w Donbasie, a jaka jest ogromna rola artylerii w Jemenie. Najbiedniejsze państwo arabskie, Jemen, zaatakowany przez w 2015 roku, dokładnie w marcu, zaatakowany przez koalicję 11 państw sunnickich pod egidą Arabii Saudyjskiej, do dzisiaj walczy i zadaje ogromne straty siłom saudyjskim właśnie przestarzałą artylerią. Katastrofa humanitarna. Teraz zaczynamy prawdziwy temat. Czekałem. Pierwszy raz lekko się nie zgodzę co do tej kwestii wojny z Rosją. Otóż jestem zwolennikiem poglądu, że rywalizacja między interesami Rzeczypospolitej, jeżeli prowadzi politykę podmiotową, a Rosją jest nie do uniknięcia na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim. I również niestety nieszczęsna geografia Polski wpycha nas w konieczność stawania na palcach, żeby ten pomost zbudować. Chyba, że w ogóle zwijamy, nie wiem, mamy kongresówkę, czy akceptujemy stan być może właśnie tej federacyjnej Europy. No ale to już jak gdyby inny moment. W związku z tym, jeżeli prawdą jest to, co mówiliśmy razem, że będziemy mieli do czynienia z pułapką Hitlerberga, i będzie próżnia bezpieczeństwa, to uważam, że chodzi bardzo poważne niebezpieczeństwo powstania sytuacji jak po pokoju brzeskim w 1918 roku. Czy to, co się dzieje teraz na Bliskim Wschodzie, gdzie bezpieczniki, bezpieczeństwo zostały uchylone i tworzy się nowa równowaga w wyniku wojny. I to może być na wschodzie. Tak było po 1918 roku i siły zbrojne RP, walcząc właściwie ze wszystkimi po kolei na wschodzie, musiały być czynnikiem cejsza. Nowocześnie wyposażone, zdolne do ofensywnej projekcji siły na polskim rozległym teatrze operacyjnym dla zabezpieczenia interesów państwa polskiego. Oraz nawet dlatego, żeby tworzyć stosowny klej dla potencjalnych sojuszników. Tu się zgadzam też, że Międzymorze, ja traktuję Międzymorze tylko jako Polskę, Ukrainę, no może Białoruś w tym warunkach politycznych i Rumunii.
jako zamykającą deltę Dunaju i Morze Czarne w kontekście właśnie rosnącej roli Morza Czarnego. Nic innego, szczerze mówiąc, mnie nie interesuje z tego punktu widzenia, bo jest to nierealne, bo musielibyśmy mieć potęgę Jagiellonu, żeby przyciągać inny układ. Natomiast to jest potencjalna przyszłość i niewykluczona jest naprawdę wojna w kontekście hybrydowości oraz w kontekście tego, że Amerykanie na Pacyfik odchodzą i my możemy sami się zmierzyć z ograniczoną wojną z Rosją dla naszego życia. Jest to nawet bardzo prawdopodobne z punktu widzenia historycznego. W związku z tym musimy przygotowywać te siły zbrojne. I co do nowoczesnej sztuki wojennej. Jeżeli mówimy o systemach powietrznych, to musimy rozgraniczyć. Jestem osobiście zdania, że nierealne jest tworzenie systemu obrony przez żadne państwo. Przez żadne, w tym Stanach Zjednoczonych Rosji. Stworzenie obrony, systemu obrony powietrznej, która wyeliminuje uderzenia rakietowe na różnych zresztą kierunkach, osiach, uderzenia rakietami manewrującymi i balistycznymi. W związku z tym, w sensie koszt-efekt, jest to kontrproduktywne. Natomiast najprawdopodobniejszym teatrem, najprawdopodobniejszym scenariuszem, jeżeli byłaby wojna w Europie naszej, tej naszej części, jest to, że gdybyśmy mieli system obrony powietrznej, który zwalcza samoloty i jak gdyby zdejmuje je z nieba, odpowiedź, znaczy nasz system NARK, tak, według strategicznego przeglądu, to tworzymy taką sytuację, że nasze nie latają i ich nie latają. I mamy powrót do wojny lądowej, tak jak jest w Donbasie. Powiem Państwu więcej, armia amerykańska się przyda, dlatego że Amerykanie wiedzą, że przez bardzo długi okres początkowy wojny potencjalnej z Rosją w Europie Wschodniej nie będą mieli lotnictwa US Army ani US Air Force, czyli sobie żołnierzy. Bo Rosjanie im systemami antydystansowymi wyłączą plus tyrania dystansu oraz problem broni z Atlantyku muszą przyjąć. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale jest to problem. Innymi słowy, bardzo prawdopodobny scenariusz, że siły zbrojne RP będą walczyć na lądzie i to ląd będzie otwierał wejście na samoloty, czyli zniszczenie radarów lądowych otwiera dopiero jakieś pola w boksach, że wchodzą samoloty. Tak jak w Donbasie. Tak jak jest w Donbasie. Stwarza to ogromne pole manewru, dlatego że manewr ogniowy będzie realizowany nie siłami taktycznego lotnictwa, tylko artylerią dalekiego zasięgu. Stąd w strategicznym przeglądzie obronnym jest zalecenie rozwijania zdolności artyleryjskich. Mamy mieć największą artylerię na to. Przynajmniej w tej europejskiej części. Dlatego że jest perfekcyjne dla naszego teatru operacyjnego, dla pułapek ogniowych, dla tworzenia rubieży, przejść, gdzie można zostawiać pułapki ogniowe dla przeciwnika, dla systemów antydostępowych. W ogniu ofensywnym ma to duże znaczenie. Mało tego, można uderzać na drugie i trzecie eszelony wojsk przeciwnika na rejonach koncentracji, jeżeli mamy odpowiedni daleki zasięg i rozpoznanie dronowe w sensie świadomości sytuacyjnej, którego nie możemy sobie dać zrolować. Tak? Czyli właśnie, żebyśmy przestali. Może być sytuacja, że samoloty zostaną zdjęte z nieba obu stron. Jest to najbardziej prawdopodobne. I taka jest, jak gdyby w tym kierunku zmierza rozwój technologii wojskowej, tak to uda, na naszym dalszym operacji. Chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale już mi upadło z głowy. Czeska przyszłość, czyli pokój brzeski, załamanie systemu bezpieczeństwa, totalny chaos. I takie dużo Donbasu. Dużo Donbasu. No to ja też, pierwszy raz się z panem doktorem pozwoleniem zgodzić. Uważam, że geopolityce dominują dwie szkoły. Dwie takie szkoły, jeśli chodzi o podejście w ogóle do geografii. Z jednej strony to jest determinizm, z drugiej strony posybilizm. Determinizm stworzyli Niemcy, przede wszystkim Friedrich Ratzel. Posybilizm stworzyli francuscy geopolitycy, francuscy geografowie, tacy chociażby jak Paul Vidal de la Blanche. Determiniści mówią, że geografia wpycha poszczególne państwa, czy ośrodki siły, jak byśmy powiedzieli w geopolityce, w,
konkretne konfiguracje geopolityczne, z których naprawdę nie ma wyjścia, że jesteśmy skazani, tak jak już pan doktor tutaj powiedział, na konflikt z Rosją, ponieważ tak mówi geografia, tak wygląda ukształtowanie terenu i tak dalej, i tak dalej. Czy sieć hydrograficzna na przykład. Ja jestem zwolennikiem innej szkoły. Ja jestem właśnie zwolennikiem tej szkoły francuskiej, szkoły posybilizmu, że jednak aspekt wolicjonalny, że aspekt woli politycznej jest w stanie przełamywać sprawy związane z geografią. Oczywiście nie uwolnimy się od naszego położenia na niszynie środkowoeuropejskiej i na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim. Ale to nie jest tak, że jesteśmy jako Polacy, jako społeczeństwo, czy też jako nasi decydenci, całkowicie pozbawieni woli politycznej. Jesteśmy w stanie tę politykę kreować. Zgodzę się natomiast z panem doktorem z tym, że NATO zupełnie zmienia swoją rolę dzisiaj. I percepcja strategiczna polskich decydentów odnosi się moim zdaniem do końca lat 90., góra początku tego wieku, a nie do tej sytuacji międzynarodowej, w której dzisiaj jesteśmy. Tym, co decyduje dzisiaj o, tak naprawdę, o bezpieczeństwie Polski, ponieważ jest to polityka bezalternatywna obecnie, jest strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Nie tyle członkostwo w NATO, co bilateralne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dlatego, proszę Państwa, że jakby NATO nie miało okazji pokazać swojej skuteczności. Ja myślę, że w ciągu najbliższych lat ono będzie poddane testowi. Zaraz powiem, o co chodzi. Do tej pory nie zostało poddane testowi. Artykuł 5 ma oczywiście wiele luk. Artykuł 5 mówi o kolektywnej oczywiście pomocy, ale nie reguluje szczegółów. Jest tak, niestety mechanizm jest taki działalności, mechanizm strukturalny działalności Sojuszu Północnoatlantyckiego, że jedno państwo może tak naprawdę sparaliżować działalność komitetu wojskowego nawet na miesiąc. No i nie trzeba daleko szukać, ponieważ Rosja ma swoich sojuszników w NATO i jednym z nich jest na przykład Grecja. I to jedno państwo, a też nie wiem, jak się Węgry by na przykład zachowały w przypadku konflikcie na tak zwanej wschodniej flance NATO. Więc to, że jesteśmy w NATO, nie oznacza, że automatycznie kilka dywizji pancerno zmechanizowanych na przykład pojawi się tutaj na terenie Rzeczpospolitej. To jest po pierwsze. Po drugie, Polska nie ma pomysłu, polscy decydenci nie mają pomysłu na strategię Polski. Naszą strategią, czy naszą quasi strategią obecnie jest angażowanie się we wszelkie możliwe konflikty międzynarodowe wokół Stanów Zjednoczonych. Czy to był Irak, czy to Afganistan, czy obecnie Półwysep Arabski. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że polski kontyngent wojskowy jest ważny na Półwyspie Arabskim. Pytanie, czy rzeczywiście jest to w naszym interesie? Czy w przyszłości ościenne państwa, ościenne mocarstwa nie mogą tego wykorzystać? Ponieważ poparcie przez Polskę agresji na Irak w 2003 roku, w mojej opinii, jesteśmy na Wydziale Prawa i Administracji, nie jestem prawnikiem, ale czytałem wiele ekspertyz, na przykład francuskich, poświęconych temu, było nielegalne. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie było rezolucji ONZ, która by dopuszczała użycie siły przeciwko suwerennemu państwu. To jest też kasus Kosowa, który oczywiście Polska poparła. Potem on został, dyplomacja rosyjska oczywiście wykorzystała to w kontekście Abchazji i Osetii Południowej. Proszę Państwa, to są bardzo niebezpieczne kwestie. Polska prowadząc taką politykę, a nie inną, oczywiście wpycha, oczywiście jakby wykorzystuje zaangażowanie swoje wokół Stanów Zjednoczonych, no próbując budować politykę globalną. Moim zdaniem Polska nie ma interesów globalnych obecnie. Polska ma interesy regionalne. I nie uważam, aby Polska była skazana na konflikt z jakimkolwiek państwem, skazana, ani z Ukrainą, ani z Białorusią, ani z Rosją, ani z Niemcami, ale to wymaga odpowiedniej polityki, przyjęcia odpowiedniej strategii. Ja myślę, że wizję strategii, jakbyśmy my widzieli naszą strategię polityki zagranicznej, to myślę, że przejdziemy, bo będziemy chyba zmierzać do końca, więc pozwolę sobie oddać głos moderatorowi. Już wspomnieliśmy o USA i Rosji, a teraz troszeczkę chciałbym przejść przewrotnie. Czy jest możliwy sojusz krajów Europy Środkowej będącymi finalnymi punktami pewnego szlaku z Chinami oraz jakie warunki musiały być spełnione, aby ten sojusz był możliwy? I również takie malutkie jeszcze pytanie w tym zakresie, czy może nie powinniśmy się uczyć relacji z Chinami od Białorusi, ponieważ od paru lat właśnie Białoruś rozbudowuje bardzo silne relacje z Chinami, nawet powstała specjalna strefa ekonomiczna pod Mińskiem. Czy to nie jest właśnie ten kierunek polskiej polityki wobec Chin? Proszę Pana Pewnie. Krótko panu powiem, nie jest możliwy sojusz z Chinami.
Skazani jesteśmy. W obecnej konfiguracji geopolitycznej nie jest możliwy sojusz z Chinami. Chodzi o to, że nie będziemy teraz mówić o modelu, tylko o rzeczywistości. Przecież bardzo dużo mówiłem o Chinach, ja mówię w dobrym szlaku, ale chodzi o to, że politycy są konkretni ludzie, którzy funkcjonują w konkretnych warunkowaniach w Chinach. Po prostu z tego powodu nie jest możliwy sojusz z Chinami. Nasze bezpieczeństwo zależy od Stanów Zjednoczonych. Czy niebezpieczeństwo zależy? Może niebezpieczeństwo? I teraz, no i to jest właśnie kluczowe pytanie. Czy to jest ten sojusz jest Międzymorza, to jest ala Polonez czy ala Britanez, tak? Jak mówiłem już dwa lata temu. W tej przestrzeni będzie się zawierała możliwość podmiotowego postępowania. To jest to, na czym powinniśmy się skoncentrować. Jednocześnie powtarzam, to jestem cały czas tego samego zdania, że mamy niebagatelną szansę wykorzystać nowy jedwabny szlak do wzmocnienia własnej potęgi, zarówno wobec Amerykanów, Niemców, Rosjan i Chińczyków i wszystkich, poprzez to, że Chiny muszą robić, potrzebują Polski, bo nie pójdą przez dolinę Dunaju Urbana bez Rumunii. To trzeba mieć dolinę Dunaju, żeby wejść. Wenecji też już nie ma i Pireus nie wystarczy, bo zachodni Amerykanie jest zamknięty przez flotę amerykańską, a przez góry nic się nie da przyciągnąć. Potrzebują Rzeczypospolitej. I muszą to robić, mają bardzo dużo pieniędzy. I chodzi o to, nie żeby tutaj za chińskie pieniądze się budować, tylko mieć taki backup opcję, backupową, czy nawet taką opcję handlową, że jeżeli naprawdę zafunkcjonuje ten system handlowy w Eurazji, na Starym Lądzie, tak? W Nowym Lądzie, to jest to pierwszowieczne, to, że my mamy mieć już rozpisane i zmapowane wszystkich najważniejszych ludzi, zasoby i tak dalej, my tam mamy robić pieniądze. W zamian za to, że w jakiś tam sposób zafunkcjonowaliśmy na tym nowym pomyśle w Europie. Nie chodzi o wpuszczanie ich tutaj. Właściwie nawet trzeba było postawić mocne bramki, żeby nie byli w stanie nigdy majoryzować naszej gospodarki, ani naszej biznesu. Chodzi o to, żeby nas, byśmy mieli platformę, wehikuł do zabrania nas na nowe odkrycia geograficzne w pustych przestrzeniach Eurazji. I to jest bardzo trudne. I trzeba rozróżniać kwestię bezpieczeństwa i handlową. Co rozumieją sojusznicy na zachodniej Pacyfiku amerykańscy, handlujący z Chinami, natomiast my nigdy nie byliśmy narodem kupieckim. W związku z tym dla nas nie ma takiego rozróżnienia. Oczywiście pojawia się tu multum innych problemów. Dwa najważniejsze. Nawet uczestnicząc w takiej wymianie jest to o tyle trudne, że w chwili obecnej poza żywnością żadne polskie produkty nie są konkurencyjne na rynku globalnym. Okej? Okay? Więc to oznacza, że bez pomocy rządu polskiego, który wymusza koncesje na rynkach otwieranych oraz na nowym formie szlaku, nie mamy wstępu na te rynki. W związku z tym bez rządu polskiego się nie da tego zrobić. Na dodatek, jeżeli się posługujemy mapą McKinderowską, to zachodzi ten paradoks, o którym ja mówiłem na samym początku, że istnienie Eurazji połączonej z systemem handlowym, zwłaszcza z kierunku Morza Czarnego, stwarza potencjał, no, siłą rzeczy, wypychania interesów mocarstwa morskiego, amerykańskiego, nie tylko na Pacyfiku, ale też w Europie, więc jest sprzeczne z polityką bezpieczeństwa Rzeczpospolitej realizowaną w tej chwili. I do której, o której marzyliśmy, gdy rodziliśmy się pod płótem wielkiego kontynentalnego Imperium Sowieckiego i do której biegliśmy w 1989 roku do Waszyngtonu, do Brukseli, Berlina, Paryża. W związku z tym jest to po prostu bardzo trudne. Wszystko, co chciałbym osiągnąć, to są takie skrojone na skromną miarę, to, żeby nie zamykać oczu, że istnieje potencjał, że Chińczykom się to uda. I żeby mieć jakiś wehikuł, żeby zauczestniczyć w tych myślach, żeby samemu się nie wykluczyć. Czyli nie chodzi o wpuszczenie Chińczyków tu, bardziej chodzi o to, żeby trochę w
wykorzystać. Cierpów na to, żeby zaistnieć na tych rynkach, tam mieć wpływy gospodarcze, polityczne, dla Rzeczypospolitej. Kończę już. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rzeczywiście system jednobiegunowy upadnie i Amerykanie wycofają się z Atlantyku, albo będą tylko pływać dookoła Eurazji, mieć w Rimlandach, Europie i Azji, w ogóle całego tego już połączonego superkontynentu punkty, to wszyscy inni będą brali udział w nowych odkryciach geograficznych na tych pustych przestrzeniach, które były zapyziałe przez ostatnie 500 lat. Nic tam się nie działo, tam mieszkał większość ludności świata. Ile tam będzie interesów do zrobienia? I chodzi o to, że ja bym się sam nie wydłużał po prostu tego. Tylko chciałbym w tym uczestniczyć. Wydaje mi się, że jest możliwe. Jest możliwe wykorzystanie z tego punktu widzenia, z punktu widzenia atlantowego, czyli spojrzy właśnie na tą mapę od strony Azji, znakomitego położenia Polski do wytilowania tej sytuacji zarówno na kolegach amerykańskich, jak i na Chińczykach. Wydaje mi się, że mamy niepowtarzalną koniunkturę, żeby to zrobić, nie umniejszając nic sojuszowi w zakresie bezpieczeństwa w tym znaczeniu i wykorzystać to, że Chińczycy muszą, a inni mogą. Wymaga to tylko bardzo złożonej konceptualizacji i pracy. Tutaj zgodzę się z panem doktorem, że strategiczny, polityczno-militarny sojusz Polski z Chinami jest w tym momencie, w dającej się przewidzieć przyszłości, po prostu niewykonalny. Wynika to i nie tylko z dystansu, nie tylko z tej tyranii dystansu, jaka dzieli, jak rozpościera się, że tak powiem, na kontynencie eurazjatyckim, ale przede wszystkim z punktu widzenia innych interesów Chin. Chiny mają przede wszystkim interes w stworzeniu rynków zbytu dla swoich towarów. Stąd ta właśnie propozycja nowego jedwabnego szlaku, czy też jednego pasa, jednej drogi, jednego pasa lądowego i tej drogi morskiej. I uważam, że Polska powinna na miarę swoich sił i możliwości zaangażować się w proces tworzenia właśnie tego nowego jedwabnego szlaku. Zresztą wydaje mi się, że Polska już na dziś włączyła się na razie na tyle, na ile byliśmy w stanie, na tyle, na ile rzeczywiście strategicznie jest określony ten projekt, chociażby tworząc warunki do powstania hubu pod Łodzią i włączając się w tranzyt przez nasz kraj. Natomiast oczywiście musimy pamiętać jedną rzecz, że projekt nowego jedwabnego szlaku, który proponują Chińczycy, jest projektem docelowo antyamerykańskim. Naprawdę nie wierzę, aby Polska, jakby opierając swoją politykę zagraniczną na strategicznym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, bardziej włączyła się w sposób bardziej aktywny właśnie w tę inicjatywę. Najlepszym przykładem jest inicjatywa Trójmorza. Trójmorze w pierwszym swoim formacie miało być inicjatywą 16+1, tworzoną pod egidą Chin, natomiast już w drugiej swojej odsłonie jest to inicjatywa 12+1, czyli właśnie 12 państw pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego i Stany Zjednoczone. Propozycje chińskie, takie jak chociażby finalizacja proponowanego jeszcze przed wojną kanału, przekopania kanału śląskiego, również napotkały na ogromny opór w Polsce, ponieważ no, tutaj wiele głosów mówiło, że jest to sprzeczne, że takie silne zaangażowanie się kapitału chińskiego w Europie Środkowo-Wschodniej, czy też właśnie na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim jest sprzeczne z interesami Stanów Zjednoczonych, ponieważ w naturalny sposób no, wchodzi w tę strefę wpływów, w której Stany Zjednoczone chciałyby partycypować, chciałyby mieć możliwość rozgrywania tej części Europy, o czym powiedział, jak już wspomniałem, George Friedman. Proszę Państwa, ja uważam, że wszelkiego rodzaju tego typu projekty, jak na przykład Partnerstwo Wschodnie, pokazują, że polska polityka zagraniczna, polska dyplomacja, ale także w ogóle państwo polskie jest dzisiaj zbyt słabe. Niestety projekt próba realizacji jakiegokolwiek projektu integracyjnego na obszarze pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego pod egidą Polski jest skazana na niepowodzenie właśnie z uwagi na słabość państwa polskiego. Partnerstwo Wschodnie jest wielką porażką także naszej dyplomacji. I mam nieodparte wrażenie, że my zbyt mocno uwierzyliśmy w to, że nasze interesy na wschodzie są interesami Francji i Niemiec.
porażka Partnerstwa Wschodniego, co się stało w listopadzie, ten ostatni szczyt Partnerstwa Wschodniego i sprowadzenie tej inicjatywy tak naprawdę do inicjatywy biurokratycznej, jest pokazaniem, że w świadomości, w tej mapie mentalnej decydentów niemieckich i francuskich Zachód kończy się na Bugu. I oni nie mają realnego interesu w realizowaniu chociażby takiego programu Partnerstwa Wschodniego. I to jest właśnie też pytanie, to w tym, na tym zasada się pułapka Heidelbergera. Czy my, będąc tak mocno i bezalternatywnie, jednostronnie zaangażowani w sojusz z jednym mocarstwem, nie budując sobie alternatyw, nie tworząc możliwości prawda, alternatywnych, czy nie będziemy skazani w pewnym momencie na osamotnienie, jeżeli Stany Zjednoczone wycofają się z europejskiego teatru działań, ponieważ będą w sposób maksymalny zaangażowane na przykład na Pacyfiku, bądź w wojnę z Iranem. I drugie pytanie, czy Polska powinna w sposób bardzo taki, no, coraz silniejszy rozwijać swoje relacje, czy też, powiedziałbym, no może nie sojusznicze, ale takie bardzo bliskie relacje z Arabią Saudyjską. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że żołnierze Arabii Saudyjskiej szkolą się w Polsce. To jest pytanie, to pozostanie bez odpowiedzi. To jest pytanie też, że rozumiem do pytania pani Renaty, która zapytała, czy Polska powinna rozwijać relacje z Turcją i z Iranem. Ja uważam osobiście jestem zwolennikiem rozwijania strategicznych relacji z Turcją. Po pierwsze, Turcja jest członkiem NATO i tutaj nie ma żadnych problemów w tym zakresie natury formalno-prawnej. Po drugie, od 1699 roku, czyli od podpisania pokoju w Karłowicach, Polska nie ma żadnych sprzecznych interesów z państwem tureckim. Turcja była jedynym państwem, które nie uznało rozbiorów Polski. Z Turcją wiążą, pamiętajmy, że Turcja była jednym z pierwszych państw, z którym nasz kraj nawiązał relacje dyplomatyczne, to było w 1414 roku. Turcja może stanowić, czy w ogóle świat turecki może stanowić ten element równoważący w sferze dyplomatycznej wpływy rosyjskie. I proszę Państwa, zadał Pan Krzysztof tutaj pytanie o Chiny. Ja uważam, że ma sens wpuszczanie kapitału chińskiego nie tylko pod kątem gospodarczym, jeżeli to nam się będzie opłacało, ale pod kątem także wpuszczania podmiotu geopolitycznego trzeciego, poza podmiotem, czy tym graczem niemiecko-rosyjskim i tym graczem amerykańskim. Chiny, które stają się trzecim podmiotem, trzecim graczem na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim, tworzą równowagę, balansują, stają się balanserem geopolitycznym czy geostrategicznym na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim. Czy pan doktor jeszcze chce? Tak. To wszystko wskazuje, że mamy dosyć specyficzną sytuację w tej chwili. To nasze skrzyżowanie Białego Atlantu, na którym leży pomoc polsko-czarnomorskim i Polska, w kontekście już nowej równowagi, a braku prymatu amerykańskiego per se, powoduje, że to Amerykanie zabiegają o Polskę. Oczywiście to jest kwestia wykonawstwa tej polityki, ja się wiluję, prawda, te negocjacje, ale zabiegają i tak samo Chiny zabiegają w Polsce, dlatego że jest to tak bardzo ważne miejsce. I obie strony chcą zainwestować swoje zasoby. Tak? Oczywiście otwartym pytaniem jest, co oznacza, co Amerykanie chcą, kwestia bezpieczeństwa, a co chcą Chińczycy. Natomiast jest potencjał rozegrania tego. Naprawdę na silną tatorską rozegrania, żeby może spróbować przełamać ten dualizm na ławie. I chciałem też tylko pozytywnego powiedzieć, że obecność chińska jest o tyle zmieniająca ten paradygmat geostrategiczny w Europie Wschodniej, że nie jest to obecność rosyjska, która z powodu sąsiedztwa zagrażała istnieniu pomostu polsko-czarnomorskiego. W modelu Chińczycy mogą być raczej zainteresowani istnieniem pomostu, bo będzie to balansować Rosję, negocjacyjnie również na nowym przypadku, a Rosja jest przecież sąsiadem. Więc ta odległość, ta przestrzeń między Polską a Chinami daje jak gdyby tę opcję. I przede wszystkim, że ten z Atlantu napływający inwestycje, czy ten nowy świat, nie będzie szedł z Moskwy i Petersburgu. Teraz z przemocą polityczną, której doświadczyliśmy, i która nas tak boli, i w której żyjemy.
tylko będzie szła właśnie z kierunku bardziej tureckiego, nadczarnomorskiego. I tu oczywiście wchodzi rewolucja, która moim zdaniem po tym puczu takim, jak to nazwiemy, jakkolwiek, oddala się od orientacji morskiej, która istniała po 1945 roku, obawy przed tym, że Sowieci będą chcieli chwycić Bospor i Dardanelle i Amerykanie dali gwarancję i protekcję Turkom. Turcy byli w NATO, są w NATO w systemie morza. Polityka Erdogana odwraca, ale nie w kierunku Rosji, tylko w kierunku chyba równej odległości oraz możliwości korzystania z dobrodziejstw z lądu. Jeżeli ten ląd ostatecznie się skonsoliduje w sensie handlowym i Turcy uczestniczą w wszystkich prawie projektach nowego zbawnego szlaku i prasa turecka jest entuzjastycznie nastawiona do tego. Turcy sobie doskonale zdają z tego kluczowego położenia. I też oczywiście nie przesądzałbym w większości komentatorów w Polsce, że to jest zbliżenie turecko-rosyjskie. Nie, bo tu Turcy grają o równowagę. Natomiast Rosjanom wciąż przypominają, że żołnierze rosyjscy na Bliskim Wschodzie, w Syrii i pływający przez Bospor Dardanelle w całości zależą od armii tureckiej i od tego, że Turcy zablokują te cieśniny czy nie. Turcy mają gigantyczną przewagę w związku z tym, w sensie lokalizacji tych zasobów nad Rosją, jeżeli chodzi o Bliski Wschód. Zawsze mogliby to robić. Rosjanie musieliby spowodować wielką wojnę z Kaukazem, może czarne, żeby to odmienić. Zgadzam się również, że w tej chwili nie mamy żadnych sprzecznych interesów z Turcją, poza tym tylko, że Turcy nie grają bezwzględnie na system amerykański. No, mogłoby to się zmienić, gdybyśmy doszli naszymi wpływami do Morza Czarnego i gdyby Odessa była portem wydzierżawionym Rzeczypospolitej i zaczęliśmy konkurować z handlu czarnomorskim przez wschodnim Medytarem i pływać przez Bospor Dardanelle i generalnie no, Turkom by się mogło to nie podobać, gdyby nasze firmy budowlane transportowały przez te cieśniny rzeczy i wypychały z rynków, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, na Egipcie, firmy tureckie. Po prostu bliskość, znowu powtarzamy starą zasadę geopolityki, ewentualna bliskość, której teraz nie mamy, natychmiast powoduje potencjalne napięcia. I znowu wracamy do tego Morza Czarnego, które jak widać będzie rosło na znaczeniu w nadchodzących latach dekad. Ja muszę już... To jedno zdanie. Ja też uważam, że Turcja, że ten sojusz, który jest obecnie medialny sojusz turecko-rosyjski jest pewnym balonikiem publicystycznym. Rosja z Turcją posiada bardzo sprzeczne interesy i to od kilkuset lat. Wystarczy przypomnieć. To, proszę Państwa, największym problemem Rosji tak naprawdę od czasów Iwana IV Groźnego, bo jeśli spojrzymy na mapę, na mapę fizyczną obszaru rosyjskiego, to jest dokładnie ta sama mapa, tę samą mapę oglądał Iwan IV Groźny z obali Bytów. Największym problemem Rosji jest brak wyjścia na ciepłe morze. Brak portu, który mógłby pozwalać Rosji na uczestniczenie w oceanicznym, globalnym handlu międzynarodowym. To jest największy minus i największa bolączka Rosji tak naprawdę od XIV wieku i ten testament Piotra Wielkiego to jest zasadzał się generalnie na ekspansji Rosji w kierunku Indii, w kierunku właśnie Oceanu Indyjskiego, w kierunku Zatoki Perskiej i w kierunku Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Rosyjska marynarka wojenna ma ogromne problemy od 1936 roku, od traktatu, który był wówczas podpisany, z wyjściem właśnie przez cieśninę Bospor dalej na Morze Śródziemne. Także tutaj uważam, że są jak najbardziej zbieżne interesy polsko-tureckie. Teraz jest jeszcze parę pytań, których już nie zadamy, dlatego że chcemy przejść do pytań publiczności. I Nie udawaj, że mnie nie zrobisz. Dobrze. Czyli tak, będę podchodzić głos z mikrofonem i proszę mówić do mikrofonu jakoś tak, bo to jest chińska technika. A to mogę o polityce. Ja bym chciał na wstępie podziękować panu prelegentom za to, że znalazłem się w centrum świata. Że tutaj na naszej ziemi rozgrywają się geopolityczne gry i tak dalej, i tak dalej. Ale ja przejdę do czegoś całkiem innego. Do tej kosmicznej polityki. Czyli wyobraźmy sobie globus,
i takiego czarodzieja, który czarodziejską różdżką wyznacza centrum cywilizacyjne. I on wyznaczył Egipt, Grecję, Cesarstwo Rzymskie, Hiszpanię i Portugalię, potem Wielką Brytanię, potem Stany Zjednoczone i teraz tak, jest pytanie do panów. Czy on już tą różdżką naznaczył Chiny, czy jeszcze nie? Czy to już, prawda, ten promyk przeleciał przez Pacyfik, czy jeszcze nie? Druga sprawa to jest umowa dżentelmeńska pomiędzy panem Kimem a panem Trumpem, usprawiedliwiająca obecność Stanów Zjednoczonych, żeby związać Chiny. I czy istnieje umowa pomiędzy panem Komorowskim i panem Dudą, usprawiedliwiająca obecność Stanów Zjednoczonych, żeby związać Rosję pod zaporem? Który pan? A to obojętne. Może ja zacznę. Moim zdaniem Chiny nie są centrum cywilizacyjnym świata, jak to pan określił, i nie będą. I nie będą. Chińczycy nie mają takich aspiracji. Sami uważają się za państwo środka, ale ambicje, aspiracje Chin to nie są ambicje na dziś. Na dziś do hegemonii globalnej, czy do narzucenia chińskiego modelu pozostałej części świata. To nie jest ten model amerykański, który uważa, że liberalna demokracja jest czymś najlepszym wzorcem i można pod egidą szerzenia właśnie tej idei na przykład dokonywać agresji na takie państwa jak Irak czy Arabska Wiosna, jeżeli tutaj mówimy. To też jest kwestia tej percepcji strategicznej czy kultury strategicznej. Proszę zauważyć, że często mówimy dzisiaj o policentryzacji świata. Ja uważam, że to jest ten trend, z którym będziemy mieli do czynienia, czyli z tak naprawdę nowym konceptem mocy. Ale mnie nie chodzi o centrum hegemonii, tylko centrum cywilizacji. Że najważniejszym miejscem na świecie stają się obecnie Chiny. Moim zdaniem nie najważniejsze, ponieważ mamy do czynienia z procesem policentryzacji, czyli podziału świata na poszczególne części, w których hegemonami mogą być centra cywilizacyjne. Takie jak cywilizacja chińska, cywilizacja rosyjska, cywilizacja zachodnioeuropejska. Czy ona będzie chrześcijańska? Nie wiem. To zależy od tego modelu, jaki zostanie przyjęty w Unii Europejskiej. Dzisiaj na pewno centrum świata, centrum cywilizacyjnym świata, jak pan powiedział, moim zdaniem nie są. Ja trochę w innym duchu, ale będę mniej optymistyczny niż pan doktor. Nie są centrum świata, natomiast jeżeli dalej się będą tak rozwijać, to będą centrum świata. To co robią Amerykanie wokół Chin? To będą centrum świata i również będą zmienią swoją kulturę strategiczną i będą prowadzić wojny, otwierając im rynki i będzie chiński korpus piechoty morskiej, który pilnuje bezpieczeństwa na nowych warunkach. Tak jak hegemon morski, pilnował bezpieczeństwa w Finlandzie oraz interesów hegemonów. Nie ma ucieczki, no nie ma mocarstw. Natomiast przez czas pośredni do tego nie tylko może być wojna z Amerykanami, się może skończyć marzenie chińskie albo nie wiem, amerykańskie, albo blok może się skończyć, ale będzie następowała konsolidacja Eurazji w systemie handlowym, ale wzdłuż linii mocarstw lądowych starych imperiów perskiego, tureckiego, rosyjskiego i Rzeczpospolita musi wziąć udział, że dlatego, że liniami rozmieniającymi wpływy nie będzie sztuczny prymat urzędników w Brukseli albo samostanowienie narodów, tylko będą granice geograficzne, rynki i dostęp do nich oraz defensywne parametry wynikające z zmagań wojskowych, ustalone układem sił w danej przestrzeni. I na tym polega niestety tragedia potencjalnego rządu, bo w klaustrofobicznej przestrzeni lądowej jest więcej napięć niż na morzu, dlatego że morze jest wszystkich teoretycznie, oczywiście to jest miejsce, ale i ludzie nie mieszkają na morzu. Dlatego na drodze pośredniej będzie tradycja Imperium Mądrości. To już widać na Bliskim Wschodzie. To, co o czym mówię, widać już na Bliskim Wschodzie w postępowaniu Iranu i tu widać go w morzu. No ale w takim układzie do nas to zajdzie za 1000 lat. I my mu też musimy, właśnie dlatego, że geografia Polski zmusza nas do większej przestrzeni niż nasz naród. Musimy mieć ofensywne zdolności do projekcji siły z tego powodu. I interesy
które realizują, otwierają nam rynki, a nie czekamy, aż w Wadowcy Strategicznej ktoś nam otworzy ten rynek i łaskawie nam udzieli koncesji. To jest gra o przyszłość. Natomiast jestem bezwzględnie przekonany, że Chiny, gdy uzyskają stosowną siłę, natychmiast zaczną ją używać, tak jak wszystkie inne mocarstwa i potęgi hegemonistyczne, regionalne czy globalne w przeszłości. Nie będzie żadnej różnicy między nimi a Amerykanami w tym zakresie. Czyli czynniska. Czyli wszystko, co znamy z historii, która zawsze kręci się w ten sam sposób. Dziękuję panom w ogóle za to możliwe, że możemy o tym podyskutować. Dwa szybkie pytania. Powiedzmy pierwsze do pana Bartosiaka, drugie do pana Sokulskiego. Pierwsze, jak pan się ustosunkuje do tego, że głównym miernikiem siły państwa jest obecnie stal? A drugie pytanie, co się dzieje teraz w Berlinie? Bo jestem bardzo zaintrygowany, ponieważ Berlin od 3-4 miesięcy potrafi stworzyć rząd. I to pewnie nie jest dyskusja pod tytułem czy przyjmować uchodźców, ilu przyjmować uchodźców, tylko pewnie w Niemczech teraz zapadają bardzo kluczowe dyskusje. No i chciałbym się dowiedzieć, jak państwo się, panowie się tego ustosunkowujecie. Co do Stali, to bardzo ciekawe pytanie. Nie zgadzam się, że Stali jest miernikiem, dlatego że gdyby tak było, to Chińczycy byliby kilkanaście razy silniejsi od Stanów Zjednoczonych. To jest skumulowana produkcja. I mało tego, powiem więcej. Amerykanie nie produkują Chin. To pokaże skalę rozwoju Chin, potencjału industrialnego tego państwa. Ameryka podejrzewa z kilkanaście razy więcej. Ja to pamiętam kilka miesięcy temu, może przesadziłem, ale to jest naprawdę orzędy wielkości więcej skali. Orzędy wielkości więcej produkują tej skali używają. Stany 100 milionów. Ale cały rozumek polega na tym, że Amerykanie nie produkują mniej niż w 1945 roku. Rozumiecie państwo, co to znaczy? Jaką głębię strategiczną przemysłową mają i potencjał. Co do Berlina, po prostu nie wiem. Nie będę zmyślał. Nie mam pojęcia. Oni chyba raczej zawsze mają jakieś dużej długiego urabiania tych rządów, a później tkwią po niemiecku, prawda, w ścisku, jak gdyby ścisku i wykonują, prawda, te ustalenia. Nie umiem powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć to, że jak słucham ludzi związanych z alternatywą Deutschland, oczywiście z punktu widzenia obsesji geopolitycznej, to oni naprawdę mówią polsko pewne czasy, nie wiem, czy to ktoś się zgodzi. Jest to zawierające tych pierwszych czasem, jak występują na konferencjach, oni naprawdę używają terminów Hauspoffera i Mackindera i jestem przekonany, że przemysł niemiecki zaczynam grać w rekontentach. Pierwsze pytanie. Ja uważam, że ja jestem generalnym przeciwnikiem tworzenia takich modeli, gdzie mamy jeden dominujący czynnik, który ma decydować o hegemonii, potędze i tak dalej. Mamy coś takiego w geopolityce jak potęgometria. Są różne modele. W cybernetyce również mamy takie modele, nie wiem, docent Kosecki i Marian Mazur swego czasu jeszcze używali, właśnie tam miernikiem było, że produkcja żelaza, następnie produkcja stali. Teraz w takim dominującym polskim modelu potęgometrycznym taką dominantą jest PKB. Ja uważam, że generalnie PKB nie ma oczywiście ogromne znaczenie, ale ono nie walczy. Znaczy są dzisiaj inne parametry, które mają wpływ. Chociażby kwestia dyplomacji asymetrycznej. Jak to się dzieje, że tak jest, mamy do czynienia z synergią, gdzie słabe gospodarczo państwo, takie jak Federacja Rosyjska, oddziałuje na arenie międzynarodowej w sposób o wiele większy, niż wskazywałoby na to ich formalna potęga, wyliczona czy w oparciu o PKB, produkcję stali, czy czegokolwiek jeszcze innego. Drugie pytanie. Niemcy. Proszę państwa, mamy do czynienia, moim zdaniem, z pierwszą tego typu sytuacją po zjednoczeniu Niemiec, w ogóle po upadku żelaznej kurtyny. Ponieważ dzisiaj w sposób dla mnie oczywisty toczy się walka o dwie sprawy w Niemczech, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Po pierwsze o kształt Unii Europejskiej i realizację niemieckiego interesu w Unii Europejskiej. Po drugie o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jakie one powinny być i czy nam nie należy ograniczyć udziału zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie. I trzeci, o stosunek do Rosji. W moim odczuciu i z moich rozmów, ja byłem w zeszłym roku w Niemczech, rozmawiałem z wieloma przedstawicielami środowisk politycznych, w moim odczuciu mamy do czynienia z przeważaniem się szali na szalę antyamerykańską i prorosyjską w polityce zagranicznej Niemiec.
To jest jeszcze bardzo słabo dostrzegalne, ale jeśli sobie już podsumujemy głosy w Parlamencie Europejskim, w Parlamencie Niemieckim, w Bundestagu i policzymy, przepraszam, głosy SPD, AfD i Die Linke, biorąc pod uwagę, że FDP i Zieloni to są takie siły obrotowe, można powiedzieć w cudzysłowie, no to już mamy do czynienia z bardzo poważną sytuacją. Jeśli do tego dodamy bardzo poważne wyniki AfD we wschodnich landach i to, co powiedział pan dr Bartosiak, naprawdę, politycy AfD mówią językiem niemieckiej geopolityki. Mamy do czynienia dzisiaj, niech nikogo nie zwiodą na przykład takie opracowania bardzo gładkie Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, czy niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej, które bardzo krytykują Putina, oczywiście mówię takim bardzo liberalnym językiem. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, ci ludzie, politycy na przykład SPD, oni mówią Haushofer. To jest prawda. Oni używają terminologii w odniesieniu chociażby do Mitteleuropy, do Europy Środkowej, tej terminologii, jaką mówili uczniowie i zwolennicy, sympatycy Haushofer. I to jest niebezpieczne z punktu widzenia naszego kraju. Kolejny punkt? Tak, jeśli można. Dziękujemy za bardzo szczegółowe opracowanie w formie wykładów naszej geopolityki, tych wszystkich zjawisk, historii Europy, geopolitycznej historii Europy, ale ja bym się skupił na obecnej sytuacji na świecie. Tej teraz, którą panowie awizują jako nasza sytuacja polska, może w tym układzie skomplikowany, mieć po prostu sytuację bardzo trudną. Oczywiście, że tak jest. Ale musimy sobie też zdawać sprawę równocześnie z tego, że polityka amerykańska kieruje się swoją własną polityką, jak każda polityka imperialna, mając swoje interesy. I byłoby śmiesznością nie zadać sobie pytania, a przynajmniej naiwnością, że te wszystkie bazy tu na pseudobazy nazwijmy, bo to sam pan powiedział, że to ilościowo to jest groteska, ale to jest słowa sprawa, żeby stworzyć jakieś zapory przeciwko ewentualnej interwencji rosyjskiej, czy to nie jest pierwsza forpoczta dla obrony amerykańskiego terenu przed ewentualnym wystrzałem rakiet balistycznych z ormkami lądowymi. Nie powiem z jakich krajów, bo nie wiem, ale człowiek nasuwa. Myślący człowiek widzi, że Amerykanie w Bundeswehrze, w Niemczech, mieszkałem tam i pracowałem, tam mają bardzo niewielkie śladowe ilości też Bundeswehra, jeżeli to procentowe ujęcie, amerykańskich sił, czyli NATO. I to jest druga podpoczta amerykańska. Amerykanie sprytnie opanowali wszystkie ciągi, ropociągi, gazociągi. Wszystko kontrolują. Jeżeli by się w Polsce pojawiły jakieś nadzwyczajne ilości gazu i ropy, to miejcie panowie świadomość, że Amerykanie, nie tylko Amerykanie, ale inne potęgi byłyby tu już jutro. Więc nie możemy się tak odrywać od wpływu, żeby to nasz materiał i nasz wkład w obronę naszej ojczyzny daje szanse. Jakie szanse daje? Że nie jesteśmy w tej chwili połączeni geopolitycznie ze Stanami Zjednoczonymi. Sami panowie powiedzieli, że NATO jest teraz dosyć miarkie siłowo. No naturalnie te ilości zaangażowania się, czy Amerykanie przestaną płacić. Dlaczego prezydent Obama nie posłał wojsk amerykańskich do Syrii? Czego się obawiał? Obawiał się Afganistanu. Nie posłał. Ale nas, Polaków i Ukraińców połączywszy, bardzo sprytnie Amerykanie mogą wykorzystać jako mięso armatnie, panowie Kołami, a Amerykanie będą sterować z Waszyngtonu, a może jeszcze, a panowie, nic tu dzisiaj nie powiązane z spraw finansowych. Już w tej chwili 40 banków, największych banków światowych jest. Dziękuję za pytanie. Myślę, że pozwolimy jeszcze innym osobom zadać pytanie. Dziękuję panu serdecznie. Ja omawiam. Ja konkretnie panu chcę powiedzieć. Konkretnie chcę powiedzieć.
No nie wiem. Ja uważam, że tak jak Stany Zjednoczone, jak każde mocarstwo czy supermocarstwo realizuje przede wszystkim swój interes. Pamiętajmy o tym. Swój interes. Chiny realizują swój interes, Rosja realizuje swój interes, Niemcy realizują swój interes. I takie są prawa geopolityki i musimy sobie zdać z tego sprawę. Pytanie jest tylko podstawowe. Czy Polska korzysta na tym sojuszu, czy nie korzysta? I czy może, czy rzeczywiście jest to realne gwarancje bezpieczeństwa i musimy wziąć wszystkie za i przeciw. Ten mechanizm Hindenburga, o którym powiedziałem, że co się stanie przy tak dużym zaangażowaniu Polski wokół Stanów Zjednoczonych, jeżeli Stany Zjednoczone wycofają swoją strategiczną obecność, bądź ograniczą na europejskim teatrze działań. Bo pamiętajmy, no, flota amerykańska, nie wiem, powiedzmy piąta flota czy szósta flota Stanów Zjednoczonych nie wpłynie na Bałtyk. No to nie wpłynie, bo Bałtyk jest zbyt płytkim morzem i do takich działań operacyjnych, jak nie dysponuje flota amerykańska, jest po prostu, no nie da się, tym bardziej, że ciśnienie brytyjskie bardzo łatwo jest zablokować i zrobi to bez żadnego problemu, czy to marynarka niemiecka, czy marynarka rosyjska, jest w stanie coś takiego wykonać. Więc jest pytanie, jak miał przerzut wojsk wyglądać w tej sytuacji, o którą tutaj Pan zadał pytanie, czyli kwestia Niemiec. Czy Niemcy byłyby takie skore na przykład do pomocy Polsce w przypadku agresji rosyjskiej, jeżeli już o tym mówimy. Ja uważam, że polska polityka zagraniczna jest bezalternatywna i to jest właśnie największy błąd. Błędem polskiej debaty publicznej jest to, że jest ona bezalternatywna, że dominuje tylko i wyłącznie jedna opcja i nie prowadzimy dywersyfikacji strategicznej. Nie ma czegoś takiego jak dywersyfikacja strategiczna. Obecnie Polska ma, mówmy sobie wprost, bardzo złe relacje z Rosją, złe z Ukrainą, złe z Białorusią, złe z Litwą i coraz gorsze z Niemcami i kiepskie z Francją. I to jest bardzo niebezpieczne dla państwa polskiego. Jeśli ja mogę, sytuacja jest o tyle bardziej złożona niż z pana pytania, że Amerykanie przez kilkadziesiąt lat, a zwłaszcza po 1989 roku, prowadzić prymat w Europie i jak gdyby nie było tego równoważenia sił i był potencjał, moim zdaniem, po części dużej zmarnowany na zbudowanie bardziej potęgi, tak, osiągnięcie. Nasza idealistyczna polityka, która, znaczy teraz może już nie jest idealistyczna, ale trochę myśli sobie, że ci Amerykanie dalej chcą ten prymat utrzymać. Nie chodzi może nawet bardziej o interesy amerykańskie, tylko o przywrócenie prymatu amerykańskiego, w którym przespaliśmy sporo okazji, ale w nim już nie prześpimy, tak? I trochę pewnego dnia, jednego dnia się obudzą, drugiego dnia myślą o interesie amerykańskim. Gdzieś, moim zdaniem, gdzieś takie granice to przebiega, tak? Amerykanie umieją umiejętnie to rozgrywać. Co do alternatywności, nie. Uważam, że właśnie jest kwestia taka, że w tej chwili nie ma jednej opcji, tylko są dwie. Nie w to, że w polityce obecnego rządu, tylko w debacie. Jedna jest na Niemcy, a druga jest na Amerykę. I linie podziału uważam, że przebiegają po społeczeństwie polskim, po tej linii. Wszystko resztę, kwestie moralne, będą tylko używane. Czy orientujemy się na Europę konsolidującą się, z tym wszystkim sobie głównie wyobrażamy, nie żyjemy konkretnie, żyjemy, sobie wyobrażamy, co to znaczy. I jak sobie wyobrażamy te zasoby, te możliwości, to bezpieczeństwo, czy się orientujemy na Stany Zjednoczone, jak sobie to wyobrażamy, tak? Czy w związku z tym kogoś lubimy bardziej, danego polityka, to już widać, ktoś zaczyna dziać. To są główne podziały między partiami politycznymi w Polsce, więc jak gdyby są wielce w polityce zagranicznej. Kiedyś dawno jeszcze trwała opcja rosyjska czy radziecka, tak? Nie ma opcji chińskiej oczywiście. To są dwie opcje, tak? One są obie na zachód, ale już widać, że jest rozdziel interesów zachodu. I jak tu siedzimy, oczywiście wiemy, że Amerykanie mają własne interesy, więc nie musimy się tutaj przekonywać do tego, to oczywiste jest. Tak? Sam mówiłem o tym, że dyslokacja wojsk amerykańskich powinna przebiegać inaczej. Robert Jałkowski, dzień dobry. Temat jest niezwykle interesujący, można byłoby zadać mnóstwo pytań, ale w kontekście panu wypowiedzi bardzo interesujących, dotyczących choćby potencjalnej wojny z Iranem. Ja miałem przyjemność jako globalizator być w tym państwie, fascynującym państwie Persów. Powiało grozo, gdy panowie to powiedzieli, stąd zrodziło mi się pytanie tego rodzaju.
Czy aby nie było, nie stało się tak, że w latach 90., w latach po 2000 roku czynniki w Stanach Zjednoczonych decydujące nie zbagatelizowały rozwoju potęgi chińskiej, przyjmując pewne założenie, prawda, czy też paradygmat, że jest to państwo komunistyczne, nie będzie w stanie rozwinąć bardzo silnej gospodarki, która będzie miała olbrzymi wpływ na losy świata, ponieważ jak wiemy, dzisiaj Chińczycy pożyczają dziesiątkom państw świata. Jeszcze niedawno tylko Bank Światowy Fundusz Walutowy decydował o tym, komu pożyczyć, na jakich warunkach. Sytuacja się diametralnie zmieniła i czasem, czy czasem nie jest tak, że ten deep state, głębokie państwo władza, nie obudziło się z świadomością, że sprawy zagorowały się bardzo daleko, a po krachu na Wall Street w 2008 roku zdano sobie sprawę z tego, jak wątły jest system finansowy. Od czasu Bretton Woods temat jest bardzo szeroki. Moje pytanie jest, sprecyzuję w tej chwili do tego, czy aby nie, pewne czynniki nie dążą do przejęcia ropy, surowców Iranu i Rosji, by podjąć się konfrontacji z Chinami globalnej, generalnej, ekonomicznej, finansowej i nawet wojskowej. Czy ten pomysł, czy powiedzmy ta wypowiedź nie może być symptomem, który mógłby w jakiejś mierze przybliżać problematykę. Dziękuję. Ja uważam, że wielka wojna na Bliskim Wschodzie, czy też na większym Bliskim Wschodzie jest nieunikniona i ona poprzedzi starcie, decydujące starcie o hegemonię na Pacyfiku. Nie będę tutaj bawił się we wróżkę i nie będę tutaj starał się dawać prognoz na najbliższy rok, dwa, ale uważam, że wielka wojna koalicji saudyjsko-izraelsko-amerykańskiej z Iranem i jego sojusznikami, nie tylko mówię o szyitach, ale szerzej, generalnie szerzej, jeśli chodzi o całą koalicję państw antyamerykańskich czy antyizraelskich na Bliskim Wschodzie, jest nieunikniona i ona przemodeluje bardzo mocno układ sił na świecie. Jeszcze pozwolę sobie odnieść się do słów pana doktora Bartosiaka. Ja oczywiście zgadzam się z tym, że wśród polskiego głównego nurtu polityków, tych, którzy są w parlamencie, rzeczywiście podział dzisiaj zaczyna wyglądać w taki sposób, że mamy dwie alternatywy w polityce zagranicznej. Albo budujemy Unię Europejską jako państwo federalne pod egidą Niemiec, orientujemy się wprost na Niemcy, przyjmujemy walutę euro, albo orientujemy się na Stany Zjednoczone. Tutaj argument tych polityków, czy też tych analityków, którzy uważają, że Polska powinna orientować się na Niemcy i budować Europę federalną, jest taki, że przyjęcie Polski do strefy euro i bycie w twardym jądrze Unii Europejskiej spowoduje fakt, że atak ewentualny militarny na przykład na Polskę byłby atakiem na całą strefę euro, no i tutaj oczywiście było to o wiele poważniejsze niż w chwili obecnej. Ja osobiście uważam, że nie ma tylko i wyłącznie dwóch alternatyw. To jest oczywiście łatwo powiedzieć, że mamy tylko i wyłącznie alternatywę zachodnią, natomiast jest trzecia alternatywa i nie myślę absolutnie ani o tutaj sojuszu z Iranem, Turcją, Rosją, czy jeszcze jakimkolwiek innym państwem, Chinami na przykład, tylko jest to przyjęcie, przynajmniej w pewnej pauzie strategicznej, przyjęcie postawy państwa niezaangażowanego i rozwijania relacji multilateralnych, które będą przede wszystkim oparte na naszych interesach gospodarczych. Co do tej kwestii z wojną, tak? Na pewno przespali Amerykanie Rosji. Dzień wyszedł z butelki. Ja uważam, że przespali to. I cała różnica w ocenie między tymi, którzy uważają, że przespali, a Trumpem, jest to, że Trump uważa, że jeszcze nie przespali. I to też determinuje nasze decyzje, prawda? Żeby być trochę bardziej wyrachowany. A tak naprawdę powiedzieliśmy tutaj, że nie ma żadnego sposobu wyliczenia, czy przyspalić, czy nie. To wszystko są intuicje. I każdy, jak widzimy, będzie się różnił w ocenie tej rzeczywistości. Dlatego geopolityka jest tak trudno odczytywana, jak nie ma perfekcyjnych geopolityków, bo kluczowe pytanie geopolityczne współczesnego świata to jest to, i od tego od odpowiedzi na to pytanie może zależeć pokój albo wojna. Czy Amerykanie przespali i czy już jest poza butelką, czy Dina da się stać do butelki?
nie ma perfekcyjnych geopolityków i ta sfera obiektywnej rzeczywistości geopolitycznej i jej interpretacji, która jest geostrategią, jest tą sferą płócienia, w której dokonują się, upadają imperia i wzrastają nowe. Wybuchają wojny, które kończą się klęską wszystkich, jak w Europie, czy wojna światowa i tak dalej, i tak dalej. Ja, moja ocena jest taka, że dzień już wyszedł z tego. I na Pacyfiku jest to odczuwane. W Europie tego się nie czuję, ale na Pacyfiku jest to odczuwane. Sam też doświadczyłem tego. Doświadczyłem tego również w Stanach Zjednoczonych, gdy z ludźmi z floty, oni naprawdę codziennie się bardzo martwią, że przegrają wojny z Chinami na terenie Pacyfiku, dlatego że to flota amerykańska odpowiada za to, że nie przegrała. I oni naprawdę się wolą. Oni nie myślą o żadnej Rosji w tej flocie amerykańskiej. I jest, było to dla mnie zawsze szokujące, jak wracałem tutaj do Polski, jak my sobie nie zdajemy sprawy, na jakim cienkim głosku widzi dominacja amerykańska na Pacyfiku. I jak flota USA jest przerażona i raportuje ze waszej strony. I konkretnie oficerowie, którzy pływają na tym i mają te platformy i widzą, co się dzieje, jak wszyscy poszerzają swój system świadomości sytuacyjnej, jak opanowują podprogowo tę przestrzeń, jak wygląda korelacja sił w przestrzeni właśnie nad Tajwanem, jak wyglądają okręty, jak radary, jakie radary używają Chińczycy, co się dzieje, gdy się spotykają na kursach spotkaniowych, czy to marynarze widzą technologicznie, co się dzieje, jaki szyb jest używany, widzą, jak rozwija się flota, jak zdolności bojowe i raportują to Honolulu, San Diego i tak dalej. A Waszyngton nie chce zbudować wielkiej floty z ramiady 500 okrętów, 300, przynajmniej 60. Mógłbym o tym bardzo długo mówić, ale gdy pisałem książkę o Pacyfiku, to sam już myślałem. Jedno zdanie tylko dodam. Ja myślę, że kości rzeczywiście zostały rzucone, ale zostały rzucone głównie na Bliskim Wschodzie. Uznanie przez prezydenta Donalda Trumpa Jerozolimy jako stolicy Izraela jest wyraźnym zapoczątkowaniem zmian geostrategicznych na Bliskim Wschodzie. Powtarzam, uznanie przez prezydenta Donalda Trumpa Jerozolimy jako stolicy Izraela jest początkiem głębokich procesów geostrategicznych, które przełożą porządek międzynarodowy na Bliskim Wschodzie. I dzisiaj pytaniem podstawowym dla polskiej dyplomacji, dla polskiej geopolityki jest to, jakie stanowisko polska dyplomacja, polska polityka zagraniczna, my jako Polacy powinniśmy zająć wobec konfliktu bliskowschodniego. Bo to będzie, to jest na dziś o wiele ważniejsze pytanie niż to, niż konflikt chińsko-amerykański. Moim zdaniem ten zbliżający się konflikt bliskowschodni jest o wiele bardziej niebezpieczny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Na dziś. Szanowni Państwo, ostatnie pytanie w tej chwili kolega zada, dlatego że o 19.00 skończyć. Bardzo dziękuję. Ja chciałem zapytać pana doktora Bartosika oraz poprosić o opinię również doktora Skórskiego. Czy w tym małżeństwie Polski i Unii Europejskiej, czy jest jeszcze jakaś szansa na zmianę relacji? To znaczy, czy Polska, czy ten mąż nie został tu wykorzystany na przykład ludnościowo? Duża imigracja na zachód Europy. Czy my możemy jeszcze, czy mamy jakiś ruch, czy możemy jeszcze to zmienić, nasz układ w stosunku do Unii Europejskiej i innych państw zachodnich? Bo czy inaczej przez rozwód, tak jak teraz Wielka Brytania, czy my nie oddajemy się w stronę, właśnie nie oddajemy się w ramię narodu? Moim zdaniem jest ta przestrzeń i wydaje mi się, że będzie to próbowane. Niezależnie od współpracy z Stanami, będzie próba poszerzenia przy wykorzystaniu lewa amerykańskiego tak zwanego, będzie próba poszerzenia sobie w przestrzeni w tym małżeństwie, żeby wychodzić z kolegami na piwo odpowiedzialną z siebie i jednakowoż nie kupować w pustej łazienki i generalnie jakąś mieć przestrzeń, tak? Używając takich już po prostu porównań i no. Dlatego, że zawsze można jeszcze dokonać tego rozwodu, a poza tym no, chyba nie chcemy tego rozwodu. Jest ta przestrzeń i zachodni Europejczycy też mają przestrzeń do oddania koncesyjnego. Mają, jak najbardziej mają bardzo dużo pól, które mogliby nam oddać. Przemiany geograficzne, procesy demograficzne są bardzo istotne. Jeżeli pan pytał o zagrożenie ze strony Rosji, to powiem panu tak.
generalnie od czasów Iwana IV Groźnego, ale zwłaszcza apogeum tej polityki, to jest polityka Józefa Stalina, wszelkiego rodzaju przesiedlenia, zmiany, emigracje były wykorzystywane przez politykę rosyjską. Jest to bardzo ważny element rozważań w geopolityce rosyjskiej. Jeśli weźmiemy jakikolwiek poważny podręcznik geopolityki rosyjskiej, to próba zmian struktur narodowościowych, etnicznych jest absolutnie kluczowa. I siłą Polski do tej pory, od 1945 roku, była homogeniczność etniczna. To rzeczywiście w odróżnieniu od Francji czy Niemiec widzimy, co się teraz dzieje na Zachodzie i to są czynniki destabilizujące te państwa. Polska była tą wyspą taką stabilności, jeśli chodzi o mniejszości konfesyjne, mniejszości etniczne. Rosjanie powiedzieli wprost w swoich analizach w latach 90., że jakakolwiek próba przesuwania struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego wywoła właśnie migrację ze wschodu. To jest element, instrument nacisku rosyjski. To z czym mamy dzisiaj do czynienia. Dziękujemy. To będzie już koniec. Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie dzisiaj. Także bardzo prosimy, powiedzmy brawo do pana Jacka.